Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pan Bogusław Niemirka i pan Bogusław Niemirka jest regionalistą, który interesuje się i opisuje dzieje swojej małej ojczyzny. A pomysł naszego spotkania wynikł stąd, że proszę państwa, koło gospodyń wiejskich w Czaplach, wiem, że Czapli jest kilka. W Czaplach Andralewiczach, bo to jest Czapli ważne na moim Podlasiu. Tak. Eko postanowiło zrobić spotkanie właśnie z regionalnym, z badaczem dziejów regionalnych, panem Niemirką, na temat? Dawne dzieje. Dawne dzieje? Czy chodzi tej o miejscowości, tych rodzin, bo podejrzewam, że no tam właśnie. Co drugi, który przyjdzie, to pewnie mój daleki jakiś kuzyn. O, do tego wrócimy jeszcze, ale chodzi nam o to, że prawda, koło gospodyń wiejskich, no to wszyscy z przymrużeniem oka zawsze mówią, że to jest gotowanie, śpiewanie prawda, i takie proste rzeczy, a tu nagle koło gospodyń wiejskich zaangażowało się i postanowiło zająć się historią lokalną. No. Chciałem powiedzieć, że nie trzeba tak lekceważyć kół gospodyń wiejskich. No właśnie, o tym mówimy, tak. No więc po prostu są to. Bo naprawdę to jest tak zwany, szumnie się mówi, duży potencjał. Tym bardziej, że wieś się po pierwsze wyludnia, po drugie uciekają tam ludzie, zwłaszcza tacy młodzi, rzutcy, najbardziej przedsiębiorczy. A działalność kół gospodyń wiejskich to jest taka trochę działalność niszowa, ale to powoduje, że wiele pozytywnych inicjatyw tam się toczy. A po drugie, ci ludzie na miejscu czują, że mają swoje miejsce na ziemi i powinni tam zostać, bo nie wszyscy uciekną przecież do Anglii, do Irlandii czy do Warszawy. No. Tak. Proszę pana, ale wracając do pana zainteresowań i tym, czym się pan zajmuje, to od czego to się zaczęło? I skąd pan w ogóle się tam wziął? I skąd się wzięło to zainteresowanie historią lokalną i tą historią małej ojczyzny, bo ma pan dość duży dorobek, wystawy w Polsce, za granicą, o Sienkiewiczu, o księdzu Brzuszce, o dziejach lokalnych. Skąd to się wszystko wzięło u Bogusława Niemirki? Tak. Rodem za ścianka Niemirki, nomen omen, nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska, a wcześniej imienia, bo Niemirka to było dawne imię, takie starosłowiańskie, które później wyszło z użycia. A skąd to się wzięło? Ja jestem Podlasiakiem, tak my to nazywamy, z krwi i z kości. No tak się zdarzyło, że skończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim i później zacząłem pracować w Polskiej Akademii Nauk, no dosyć dawno. Czyli do tej pory jestem związany z pracą tutaj w stolicy. Natomiast nigdy nie zapewniałem, skąd pochodzę i krótko mówiąc, nigdy nie nazywałem się warszawiakiem, bo to nie jest mi potrzebne. Natomiast zawsze mówię, że jestem z Podlasia, z tej dawnej ziemi. No proszę pana, ale jakie Podlasie? Przecież Mazowsze to jest dzisiaj. No nie, to. No właśnie, co to? To są takie późniejsze podziały administracyjne, które zamazały ten pierwotny układ. No, dawniej było Podlasie. Podlachami to się tam, mój przyjaciel dr Tomek Jaszczo, to tam najszerzej to dzisiaj to opisuje, te wszystkie historie od czasów XIV-XV wieku. Natomiast mamy skojarzenia, że Podlasie tam to było Siedlce, teraz niby Białystok, bo jest województwo podlaskie, Siedlce to w zasadzie już mówił, że nie jest Podlasie. No, w XIX wieku Podlasie kojarzono z województwem podlaskim, z siedzibą w Siedlcach od 1810 roku, znaczy na początek był departament, później województwo, później zmieniono nazwę na gubernię siedlecką, czyli podlaską. I dopiero po 1945 jakby Podlasie zaczęto utożsamiać jakby z tą prawobrzeżną częścią, tam Zabłużno, czyli tam Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Brański i Białystok. A od 20 lat, no województwo jest podlaskie z siedzibą w Białymstoku, który graniczy na Bugu z województwem mazowieckim, ale w sensie historycznym, no Podlasie to jest ta część, to jest dawne województwo podlaskie, jest ziemią drochicką, ziemią bielską i ziemią. Czyli granica między Mazowszem a Mielnicką. A granica między Mazowszem a Podlasiem była na Liwcu.
Na Liwcu. Czyli, na tej części naszej, na wysokości Warszawy. Czyli można powiedzieć, że to było Wielkie Księstwo Litewskie. Tak. I Podlasie z Drohiczynem, z Bielskiem, z Mielnikiem, to było Wielkie Księstwo Litewskie. Czyli Liw, taka zbrojownia, czy to są jakiś gród graniczny był? Tak, ale to było Księstwo Mazowieckie, Ziemia Liwska, bo też no taka była starożytna, granica na Liwcu, a za Liwcem już tam 4 km dalej był Węgrów i on był w ziemi drohickiej i to było już Podlasie. Czyli to była Litwa, inaczej mówiąc. Kiedy? Przez dwa wieki była Litwa, od czasów Unii Lubelskiej, kiedy województwo podlaskie przyłączono do korony, to była no, pierwsza Rzeczpospolita. Tak. A w zasadzie mieszkańcy tych ziem jeszcze za czasów Wielkiego Księstwa, no, większość pochodziła z Mazowsza, z tego osadnictwa drobnego rycerstwa. Natomiast od wschodu i od południa szło osadnictwo tak zwane te ruskie, nazwali ich Rusinów, oni to byli późniejsi Unici, którzy na początku rzeczywiście mówili w tym narzeczu takim staroruskim, a stopniowo później w XVIII-XIX roku spolonizowali się, a później te historie unickie pokazały, że ci ludzie wybrali, że chcą być Polakami. Jeszcze raz, żebyśmy określili tak oglądającym i słuchającym, o jakim obszarze mówimy, jeśli mówimy o Niemirkach, jeśli mówimy... Tak jest, bo to z liczby tak, mnogiej. Więc moja rodzina, no i szereg na mapie, moich kuzynów, to jest dzisiejszy powiat Sokołów Podlaski. Mhm. Parafia Jabłonna Lacka, bo była kiedyś Jabłonna Ruska, też Jabłonna pokazuje, Lacka, jak Lacka do tej pory została. Ruska dzisiaj się nazywa Jabłonna Stara. I to jest nad Bugiem, tylko z tej lewobrzeżnej strony. A Drohiczyna mam, która jest po drugiej stronie Bugu. I tam moi przodkowie chodzili do szkoły, czy na te różne tam sejmiki jeździli. Więc do Drohiczyna to mam tam około 20 km. Aha, czyli mówimy o tym obszarze, który jest na tym... Natomiast sąsiednie parafie, oprócz mojej Jabłonny, moja linia ta po ojcu, po dziadku, to jest właśnie za ścianę, gdzie wieś Niemirki, parafia Jabłonna Lacka i początek tej miejscowości to jest mniej więcej około 1448 rok. Od nadania Kazimierza Jagiellończyka dla mojego przodka, rycerza Niemiry, brata jego wojny. Zachował się nawet odpis tego przywileju w tym języku, tym kancelaryjnym Wielkiego Księstwa. No a te przejścia wojenne i zaborcze spowodowało, że ten odpis jest w archiwum w Mińsku, dawniej litewskim, dzisiaj białoruskim, ale zachował się. Ale czy pan go widział? Widziałem. A, no, to bardzo przyjemnie się ogląda takie ja dokumenty. Ja wiem, tak, bo to... Znaczy, on był już ten odpis czasów Batorego, więc natomiast oryginał, który widocznie się spalił, bo to tak poświadczano te oryginały dokumentów, no bo często były pożary, nie pożary, starano się jakoś zabezpieczyć na ten wypadek. Więc no 500-600 lat, tylko że napisane w języku kancelaryjnym staroruskim, to tylko mój przyjaciel Tomek Jaszczuk potrafi to szyfrować. Ja już kapituluję, trochę łaciny potrafię, ale... Skąd to zainteresowanie historią i potem byśmy przeszli też do tych narracji, jaka dotyczy roku 1920, bo no, to są niezwykle ciekawe dzieje tych ziem i w ogóle wsi polskich w tej wojnie, tak jak to pan zna i nam opowie. Ale zacznijmy od tych zainteresowań. Zaczął pan o tym mówić. To ja czasami żartobliwie mówię tam do przyjaciół, że ja jestem trochę genetycznie obciążony, jeżeli chodzi o to uprawianie historii. Od strony mojej babci, od strony mojej mamy, od Wiktorii z Wierzbickich na Siłowskiej, która była z rocznika 1900. I jak byłem małym dzieckiem, jak nas mama podrzucała z bratem do babci, to było ulubione miejsce dla nas, tam wieś Liszki, parafia Skrzeszew, to jest sąsiednio obok Jabłonny, tam gdzie jest ten most na Frankopolu, trochę bardziej jakby piękny kościół, tam jest piękny kościół z 1733 roku na takim wzgórzu. Kto był fundatorem? Znaczy, parafia była z czasów Witolda, natomiast to była wieś później biskupów łódzkich, którzy mieli siedzibę w Janowie Podlaskim i biskupi łódcy to tam gospodarowali. Tam i to oni zbudowali ten kościół, tak? Nie, ale natomiast ten kościół piękny,
podobnie z Mordach, myślę, że ten sam architekt ten robił projekt, pobudował kasztelan Godlecki, który miał, znalazłem jego testament, gdzie jest zresztą cały opis, bardzo rzadki, bo z takimi szczegółami, gdzie on chce, żeby postawiono kaplicę po prawej stronie czy po lewej, a zaczął od tego, że tam, gdzie go doznał łaski od Matki Boskiej w kościele skrzeszewskim i później w testamencie zapisał pokaźną kwotę, żeby jego siostrzeniec ciecierski właśnie ten kościół wybudował. No, no tak. Dobrze, to weźmy teraz do babci i do tych I otóż moja babcia ukochana, zresztą Wiktoria, moja córka też jest dlatego Wiktoria, więc jak ja byłem mały, a lubiliśmy tam bardzo u babci te wakacje przebywać, zawsze opowiadała te stare historie, no, które i to były takie historie, które z kolei ona od swojej babci pamiętała. Czyli? Jak ja to sprawdzałem, na przykład historię z początku XIX wieku. Czyli o czym opowiadała? Opowiadała o kilku rzeczach, które mnie tak utkwiły. No, babcia już nie żyje, już no, 35 lat, ale no, nie miałem wtedy niestety magnetofonu, szkoda. No, ale niektóre wątki zapamiętałem do dzisiaj. Po pierwsze, takie wątki z takich ogólniejszych. Była pamięć wśród mieszkańców tych zaścianków szlacheckich o księdzu Brzusce. To jest po pierwsze. O tej opowieści, gdzie się ukrywał w Krasnodębach, Sypytkach. O Stanisławie Brzusce z powstania styczniowego. Bo przecież to był ostatni dowódca powstania styczniowego, który najdłużej przetrwał w terenie i został aresztowany dopiero pod koniec kwietnia 1865 roku. Właśnie w takim zaścianku, jak te moje Liszki, w 10 domów Krasnodęby, Sypytki, niedaleko Sokołowa, u Ksawerego Bilińskiego, a ksiądz Brzuska z tym swoim adiutantem Wilczyńskim ukrywał się w takim alkierzu, gdzie była podwójna ściana i na wypadek rewizji oni się tam ukrywali. Ale ponieważ wcześniej Rosjanie złapali łączniczkę i w torturach ona skazała, gdzie jest, no Rosjanie przyszli tutaj. Wiedzieli, gdzie jest, no i oni to nie do nas, tylko ale ich złapali. Ta dziewczyna, czy ta osoba, ta kobieta? Moja babcia doskonale ileś razy opowiadała, że właśnie ukrywali się tam za podwójną ścianą w takim, no oczywiście mówiła, gdzie, u Krasnodębskich, u Bielińskich i że później tego księdza Brzuskę powieszono tam na rynku w Sokołowie. To jest jakby jeden wątek, który był 7 lat temu inspiracją dla mnie, że zrobiłem wystawę o księdzu Brzusce, no i pod kątem jakby towarzyszy księdza Brzuski, którzy go ukrywali. Prawie cały rok właśnie, po tych zaściankach. Nikt nie wydał, to był fenomen, Rosjanie się wściekali. Były jakieś represje, które spadły na te represje, bo przecież Rosjanie w pewnych momentach to chcieli nawet całą wieś palić, a ludność na Sybir. Były takie pomysły. No, natomiast jeżeli kogoś złapano, że ukrywał, no udało mi się zidentyfikować tam kilkadziesiąt nazwisk tych ludzi, którzy w sprawie Brzuski zostali aresztowani. Oczywiście każdy z nich dostał na początek solidną porcję na hajek. No to była rutynowa jakby element tego śledztwa. No i o ile wcześniej Rosjanie tam po pół roku trzymania w więzieniu tych Siedleckich, bo tam ich przewożono, to często wypuszczali jednak, zwłaszcza jeżeli był młody. Tak, co jeżeli w sprawie Brzuscy, to kończyło się wyrokami. Bieliński dostał karę śmierci. W ostatniej chwili zamieniono na zesłanie wieczyste na Syberię. Zresztą on z Syberii nie wrócił, jak ustaliłem. Ci, którzy tam przewozili, nie przewozili, dostawali od 2 do 5 lat rot aresztanckich. Ale kara rot aresztanckich na tym polegała, że jak się nawet odby, to się wydaje 2-5 lat, no to nie jest aż tak dużo. Ale później był taki system, że oni dostawali wieczyste osiedlenie na Syberii. Więc no, niewielu wróciło. Znaczy tak, część z nich skorzystała z amnestii, bo ten system carski jednak był mniej okrutny od późniejszego sowieckiego, bo były amnestie częste stosowane. No nie było łagrów, tak? No, poza tym nie były, ta Syberia nie była aż tak straszna, jak to się stało po 20 roku.
Natomiast jak ja sprawdzałem, bo zachowała się w Archiwum Siedleckim księga więzienna więzienia siedleckiego właśnie, no niestety nie od początku powstania styczniowego, tylko od końca 63 i cały 64, początek 65 roku, oczywiście 1865 roku, to ustaliłem te nazwiska. No ciężko to było przebrnąć przez cyrylicę, ale ponieważ ja z czasu szkolnym trochę jakoś tam się poruszam w języku rosyjskim, nawet tym urzędowym, więc ustaliłem sporo tych nazwisk i było wiadomo, gdzie aresztowano, kiedy aresztowano, jaki był stan rodziny, czy był kawaler, czy były dzieci. I później, dzięki pani doktor Borus z Instytutu Historii PAN, to miałem okazję trochę weryfikować, co się z nimi działo na Syberii. Kilku wróciło, kilku się udało. Wrócili do miejscowości? Tak, no na przykład Stanisław Kosieracki, Kobylane Kozy. W jakich latach wrócili? W jakich? Powiem na przykładzie, Stanisław Kosieracki, Kobylane Kozy za ścianek, to parafia paprotnia, to parafia mojego dziadka Antoniego Nasiłowskiego, który zresztą w 20 roku był ułanem i zaliczył dwie wojny, najpierw rosyjską, a później drugą bolszewicką. Też no, kochany mój dziadek Antoni. Więc Stanisław Kosieracki, o tej rodzinie są nawet wzmianki wydanych tam 40 lat temu, 30 lat temu w tych różnych wspomnieniowych historiach z powstania styczniowego. To była taka rodzina bardzo, bardzo patriotyczna. Oni ukrywali iluś tam powstańców, którzy tam przechodzili przez te zaścianki i ukrywali na sam koniec i bardzo długo samego Brzuskę. I skończyło się tym, że jak w grudniu 1864 roku dwóch ludzi od Brzuski no, chodziło po zaściankach i po dworach i zbierało składkę na rząd narodowy. No, chodziło o to, żeby jakieś pieniądze powstańcy mieli, żeby nie musieli żyć kosztem tych, co ich ukrywali. No i niestety nowy wójt chłopski z tej mojej Jabłonki, bo zaszli tam do dworu, do rządcy Jabłońskiego, jak tam zaszli, nowy wójt chłopski to jest właśnie też taka niezbyt przyjemna część naszej historii. Rosjanie zainstalowali Pawła Bartosiaka jako nowego wójta, bo wprowadzano nowy system wójtów chłopskich. No i on po prostu zorientował się, że dwóch powstańców przyszło do dworu, wysłał konnego do Sokołowa z raportem, że pojawili się powstańcy. Bardzo szybko tu się pojawiła sotnia kozaków. No, ci powstańcy w tym czasie już odeszli, poszli w stronę Skrzeszewa. Byli tam chyba umówieni z wikarem, dawnym znajomym księdza Brzuski, księdzem Augustowiczem. No, złapali jakieś sanki po drodze. No i Skrzeszewie byli właśnie na wikariacie, tam naprzeciwko kościoła, no ale Rosjanie tym tropem wpadli do Skrzeszewa, otoczyli wikaret, ich aresztowali. No i oczywiście śledztwo pod Nachaliami wydali wszystkich tych gospodarzy, którzy ich wcześniej ukrywali. No i wskazali, że właśnie są w Brzuska jest w Kobylanach Kozach. Tam w Kobylanach zorientowano się, bo to też ta informacja szybko przechodziła. I właśnie ten Stanisław Kosieracki sankami odwiózł Brzuskę do kolejnego zaścianka, do Zawód, gdzie ukrywał się Brzuska tam dwa dni w rodzinie Andrzeja Skorupki. To zresztą jest rodzony brat dziadka księdza Ignacego Skorupki. Te wszystkie tego historie się. Tak, tego bohatera z Podosowa z 20 roku, tak. Te historie się zazębiają. No. To także obciążenie było niejakie tutaj. Czyli właściwie pokoleniowe. 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 Zresztą to się powtórzyło, jakby są te historie wyklętych po 1945 roku, partyzantka antykomunistyczna. Te same rodziny, te same miejscowości, te same zaścianki. Wróćmy do pana Kosierackiego, tak sobie pamiętam. I Kosieracki. Otóż tak, dwa dni jak odwiózł Brzuskę sankami, miał 20 lat, był najmłodszy chyba z tej rodziny, bo tam było czterech braci i dwie siostry. Więc wpadli tym tropem Rosjanie, aresztowali wszystkich domowników. No ojciec już nie żył, ale matka później, oczywiście śledztwo, sąd, matka jego dostała rok więzienia tam w Brześciu, tak zwany dom poprawczy, bo dla kobiet to trochę było inaczej. Natomiast on dostał, ponieważ był młody, no 20 lat to w tamtych realiach to traktowano trochę jako jeszcze nie był pełnoletni. Więc dostał wyrok 2 lat rot aresztancki, ale później z perspektywą, że zostanie na Syberii. Mhm.
I pojawia się tutaj, bo do, bardzo ciężko tam w tych archiwach syberyjskich natrafić na te teczki osobowe, bo nie robiono, to trzeba szukać w gąszczu tych całych spraw. Ale pojawia się jako świadek na ślubie swojej siostry w 1869, a wiemy, że w 1869 była duża amnestia. Miał szczęście, bo, tak, nie, dwa lata bo mało kto się z tego lata. Skorzystał. No. Mało kto z tego, z tych zawad, co aresztowano, kilku ludzi, sam Skorupka się widać chyba wykręcił sporą łapówką, bo przyjechał jego brat, widocznie potrafił rozmawiać z tymi czynownikami, zresztą przekaz rodziny były takie, że tam połowę gospodarstwa musieli sprzedać, ale krótko mówiąc wykręcili się, natomiast jego sąsiedzi, taki na przykład z rodziny Plutów, jak sprawdzałem, był sołtysem i dostał 5 lat za to, że był sołtysem i nie doniósł. Czyli jako funkcyjny i nie doniósł, to dostał 5 lat i on już nie wrócił. Jest tam później z... Znaczy pojechał na Syberię, tam umarł. No i tam umarł, tak. Bo to częste były historie. Po sąsiedniego Borychowa też ukrywał, dostał 4 lata, też wiem, że nie wrócił, ponieważ tam pojawiło się w dokumentach, że wdowa, czyli przyszła tylko wiadomość krótka, że gdzieś został na Syberii i tyle. Natomiast Kosieracki wrócił, ale skończę z nim, bo wiem, że się ożenił. Wiem, że później w Wyrozębach, w parafii Wyrozęby, tam sąsiednia jeszcze kolejna, to też tam iluś tam moich kuzynów do tej pory tam żyje. Parafia właśnie Błonna, Skrzesze, Wyrozęby, to jest taki jeden ciąg i Paprotnia. Tam w parafii Wyrozębach się pojawił, że chrzcił swoje dziecko około 1880 roku. Później jakby zniknął. Szukałem parę lat. Tak miałem przypuszczenie, że może gdzieś zainwestował w jakieś gospodarstwo inne i się bo aktu zgonu nie znalazłem, a kwerendę zrobiłem z tych parafialnych, z moich stron, na taką wszechstronną. I teraz dopiero w kontakcie z panem Adamem Panasiukiem, który jak z internetu, no internet jest bardzo dobrym teraz źródłem, instrumentem właśnie zbierania tych wątków historycznych. No, zrobił bardzo, no uważam, bardzo profesjonalną, bardzo... Pan Wiktor Panasiuk, dobrze zapamiętałem? To jest... Adam Panasiuk. Adam Panasiuk. On dostał nagrodę chyba. Ale mówimy lat. O... z Włodawu. No właśnie, Włodawu, ale się okazuje, jak z nim rozmawiałem, bo dzięki jego tam poszukiwaniu, skończę ten wątek, on zrobił bardzo dobrą stronę historyczną swojej gminy, skąd pochodzi, gminę Urszuli. O, to tam już koło gospodyń też się pojawiło, tylko przy okazji wizyty premiera, tylko że akurat koło gospodyń nie było stamtąd, no taka humorystyczna sytuacja. Ale z nim rozmawiałem, bo tam w końcu ustaliłem jego telefon i o tym łanie, który z tamtych stron zginął właśnie tu nad Bugiem w Skrzeszewie w 20 roku i zeszło na taki wątek wcześniejszy i później się okazało, że tam właśnie w jego gminie, jak on te wszystkie miejscowości, historię rozpoznawał, pojawiła się po 1870 roku rodzina Kosierackich, tam dwóch braci. Jednym z nich był właśnie ten Stanisław. Ten typ, którego szukałem. Został aresztowany. Trochę pobył w stronach rodziny, przeniósł się pod Włodawę. Czyli to jest pasjonujący trop. Bo to... Powtórę. Znalazł się akt zgonu. Się okazuje, że zmarł dosyć wcześnie, 1885 rok, a ponieważ dostałem jakby tutaj wskazówkę, ponieważ już te lata dawnych ksiąg metrykalnych, akty zgonu parafii Wereszczyn są już nawet zdigitalizowane i są w ramach Szukaj w archiwach, można do nich nawet w internecie, więc błyskawicznie dobrze, to przeczytam. A nawet jego brat tam został i jego brat dopiero zmarł w 1928 roku. Więc... A, czyli już w wolnej Polsce. Czyli w wolnej Polsce. Długo żył. Proszę pana, ale to w takim razie rozumiem, że tu prześledziliśmy dole, znaczy dole, czy losy tak, jednej osoby, jednego, który został aresztowany z pałacu księdza Brzuski, został skazany przez sąd rosyjski pojechał na Syberię, wrócił i zaraz wrócimy też do tej babci, bo od tego zaczęliśmy, tak? Mówiliśmy o babci, o tym, że babcia opowiadała o księdzu Brzuszce. Ale w tej naszej rozmowie pojawił się taki ciekawy wątek tego wójta chłopskiego, który wydał, czy wezwał tą kozaków. No w zasadzie można powiedzieć, ale... że wydał dwóch ludzi najbliższych księdza Brzuszki. I na to wszystko nakłada nam się historia polskiej wsi,
No i akt uwłaszczenia, tak? Czy to było przed aktem zniesienia pańszczyzny, czy po? To znaczy... I dlaczego, jak to się stało, że ten, skąd się wziął ten wójt chłopski? Czy to było tak jak w powieści, rozdziobią nas kruki wrony, że ci chłopi tego powstania nie rozumieli i donosili, nie lubili tych powstańców? Czy był ten, jak pana zdaniem, w ogóle, czy akt uwłaszczenia w Podlasiu, gdzie były te przysiłki gospodarzone na swoich gruntach, czy w ogóle to tam ci chłopi na tym zyskali? Jak? To znaczy na Podlasiu była sytuacja specyficzna. Mianowicie tam część ludności była pochodzenia i w tradycjach drobnoszlacheckich. Czyli oni wcześniej za pierwsze Rzeczpospolitej należali do tego stanu przywilejowanego. Mhm. Byli ludźmi wolnymi. Ale, byli biedni. Byli biedni, ale gospodarstwa były ich. Chłop tylko uprawiał u dziedzica, własność była... Oni sami to uprawiali, tak? Sami to uprawiali. No oczywiście też była między nimi, były różnice, były rodziny bogatsze, były rodziny biedniejsze. Mhm. Tylko mówiąc, to też odgrywało swoje znaczenie. Natomiast w sferze takiej świadomościowej, to każdy z tych źródeł wspomnieniowych, i nie tylko, to było tak, że oni się czuli ludźmi wolnymi i było, ja to pamiętam z opowieści mojej babci, było i dziadka, który tam z sąsiedniej parafii pochodził z Nasiłowa. To nie Nasiłowski z Nasiłowa. No. To było takie charakterystyczne. Natomiast oni mieli świadomość i była pamięć o tym, że ich przodkowie wybierali królów, żeby byli uczestnikami wolnej elekcji. Nawet jak są spisy, tak zwane sufragia w tych volumina legum, tych starych, z pierwszej Rzeczpospolitej, to ileś tam nazwisk się powtarza, bo nawet no to nie było aż tak daleko, żeby nie dojechać do Warszawy. No i jeździli. Ci bardziej, jak to się mówi, rezolutniejsi, bo brali udział w wolnych elekcjach i pamięć o tym była. Jeździli virtum, czyli osobiście się stawiali na elekcję. No może nawet i piechotą szli, Naprawdę tak, ale nie, bo od jakiegoś czasu można było też wybrać swoich przedstawicieli. Było którzy... tak, że nawet ten szlachcic bez jakiegoś majątku, który nawet tego nie sprawdzano, czy ma wieś, czy nie, a był szlachcicem. To jechał, wybierał. Miał prawo wybierać królów i świadomość o tym była. Mhm. I dopiero jak weszli tutaj Rosjanie, te wszystkie dawne przywileje, te szlachty, no praktycznie oni wygaszali. Dwa, jak prowadzili proces weryfikacji szlachectwa w heroldii Królestwa Polskiego, no to ta drobna szlachta nie miała szans, żeby udowodnić No pierwsze nawet ze względów czysto majątkowych, to wymagało pieniędzy, to wymagało skrupulatnych nieraz kwerent, jeżdżenia, szukania metryk, udowadniania. Czyli można powiedzieć, Rosjanie, zaborcy ich schłopili, tak? Tak. W pewnym sensie dokumenty. Rosjanie to uważali, że to jest najbardziej niebezpieczna warstwa społeczna, bo te patriotyczne, tak zwane odczucia Unii w tej warstwie drobnoszlacheckiej były stałe. I zawsze do powstania to, a ta drobna szlachta była liczna, bo to przecież nie tylko ta część Siedleckiego, ale przecież Łomżyńskie, przecież także i na północnym Mazowszu to przecież było charakterystyczne. Tak. I każde powstanie, zwłaszcza styczniowe, zwłaszcza Podlasie, to wskazuje, że na Podlasie dlaczego powstanie trwało najdłużej? Właśnie ponieważ miało bazę społeczną, ponieważ powstanie styczniowe ma swoich historyków, profesor Kieniewicz, który to bardzo skrupulatnie to opisał, no ale są konkluzje takie. Wieś generalnie powstania nie poparła. Tu wspomniałeś o Żeromskim, tak, o rozdziobie nas kruki i wrony. To jest, tak było. Tu już nie chodzi o to, że ten biedny chłop, to dla niego Polska to było puste hasło, no, krótko mówiąc. Po drugie był biedny, to tam jak nawet, jak mógł skorzystać z tego porzuconego dobra po powstańcach, no to skorzystał. Natomiast na Podlasiu jeszcze był taki aspekt pod tytułem, to była końcówka systemu pańszczyźnianego, czyli byli chłopi pańszczyźniani do tej pory, którzy tej pańszczyzny nienawidzili, obrabiali te pola, ale to nie były ich pola, to nie było tytułu własności, jak za ściankach. Nie mogli tym sprzedać. Dziedzic mógł wszystko zrobić z ich gospodarstwami. I dopiero
Owszem, jest ten manifest rządu narodowego w 1863 roku, który tam deklarował, że stają się właścicielami, ale w praktyce... Nie miało to żadnego znaczenia. W praktyce to do wykonania takiego realnego nie doszło. Oczywiście zaprzestano wykonywania pańszczyzny i dwory ziemiańskie nie egzekwowały tego, ale później Rosjanie to wykorzystali, żeby zdusić powstanie właśnie, żeby rozdzielić jakby, żeby chłopów przeciągnąć mentalnościowo na stronę propaństwową, czyli rosyjską, przeciwko tym elementom patriotycznym, że car ukazem z lutego 1864 roku jakby to przeciął, po prostu nadał tytuł własności chłopom w formie takich własności osad chłopskich, czyli tego, co oni uprawiali. I zarazem utrzymując prawa do tak zwanych serwitutów, do tych służebności, czyli tam wypasania na gruntach dworskich czy w lasach dworskich, inwentarza czy korzystania z tego drzewostanu. I to było bardzo wprowadzane w życie też specjalnymi metodami przy zastosowaniu, mówiąc dzisiejszym językiem, PR-u, że to car dobrodziej, że tu panowie polscy ciemiężyli tyle pokoleń chłopów, a car jakby wbrew tym ciemiężycielom daje chłopom po pierwsze wolność, co prawda wolność osobista mieli od czasów Napoleona, ale to w sensie materialnym chodziło głównie o prawo własności do tych chłopów. Dwa, ustanowił ten cały system komisarzy włościańskich, do których chłopi mogli się odwoływać i z tego korzystali. A po trzecie wprowadził nowy system gmin. Ja trochę ten temat szczegółowo rozpoznawałem nawet przez różne kwerenty w archiwach. No więc to polegało na tym, że... Bo wcześniej, owszem, były gminy, ale najczęściej wójtami to zostawali dziedzice tych majątków, które tam były, albo oni ustanawiali tych swoich zastępców i to w zasadzie było pod kontrolą dworu. Natomiast Rosjanie jakby przecięli to, że żaden ziemianin w zasadzie nie miał prawa zostać, nawet nie miał prawa głosu w zasadzie na tych zebraniach gminnych. Mówimy już o okresie po powstaniu. 1864, ale na Podlasiu to jeszcze działa Brzuska przecież cały czas. To były takie historie, że jak był ukaz, wprowadzano to oczywiście Rosjanie w tych okólnikach, znaczy w terenie tam na Podlasie rządzili tak zwani naczelnicy wojenni. Administracja cywilna w zasadzie była tutaj wyłączona, nie miała nic do gadania. Rządzili ci porucznicy czy kapitanowie tam wojsk rosyjskich. Tu w Siedlcach rządził generał Maniukin, więc wprowadzano w życie ten ukaz o gminie w ten sposób, że właśnie naczelnik tam przyjeżdżał z kandydatem na tego komisarza, najczęściej to był też jakiś emerytowany wojskowy, bo innych zresztą ludzi nie miało, a dobrze im płacono, więc jeździli po wsiach i odczytywano ten najpierw po rosyjsku, później w tłumaczeniu polskim, jakby deklarując tym chłopom, że tu właśnie dobrodziejstwo ze strony władzy carskiej spotkały, że car jest tym właśnie wybawicielem chłopów. I skutki były już szybkie. To był gdzieś mniej więcej kwiecień 1864 roku w terenie, jak zrobiono ten nowy system gmin. I najczęściej pierwszymi wójtami to nie na tym polegało, że chłopi ich tam wybierali. Praktycznie to byli ci kandydaci, których wskazał dany naczelnik wojenny. Ci chłopi tam w zasadzie nie mieli nic do gadania. I kto tam wcześniej się kręcił przy tych komendach wojskowych, zostawał. Od razu był efekt tego, że jak ksiądz Brzuska tam się ukrywa w lasach Jata, tam pod Łukowem, między Łukowem a Stoczkiem Łukowskim, to jak tam wysyłał swoich ludzi do sąsiednich wsi, żeby tam chleb jakiś kupić, bo przecież tam w środku lasu nie mieli piecy chlebowych, mieszkali w szałasach, chleb kupić trochę tam żywności, to się okazuje, było tak, że tak jak później w Jabłonie, pojawił się człowiek Brzuski, to natychmiast ten nowy wójt chłopski od razu wysłał człowieka z raportem do tej komendy wojskowej, od razu obława, od razu prześladowania tych ludzi. I podobnie było, i dlatego ksiądz Brzuska później przeniósł się w strony sokołowskiej, gdzie parę lat wcześniej był wikarem sokołowej, znał tam sporo ludzi, znał tych rodzin, tych drobnoszlacheckich, którzy poczuwali się do opieki nad nim. I tu mamy właśnie
tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia w 1864 roku. Ksiądz Brzóska wysyła dwóch ludzi wtedy w Zawadach był właśnie u Skorupki. Najpierw poszli do Repek, co później się wydało, i w dworze Doria Dernołowiczów, Repki znana miejscowość, o czym za chwilę powiem, dostali nawet chyba tam 2000 zł na składki na rząd narodowy. To później wypłynęło w śledztwie. I później poszli właśnie przez Borychów, poszli do Jabłonny. No i tam pojawili się obcy ludzie. Wójt się zorientował, natychmiast wysłał jakiegoś konnego do Sokołowa. Za godzinę, za dwie wpadła sotnia kozacka i tym tropem dotarli do Skrzeszewa, otoczyli wikariat, no, aresztowali tych dwóch ludzi Brzóski, aresztowali księdza Augustowicza. On już poszedł natychmiast na Syberię, on już nie wrócił. On już nie wrócił, a tu była tak zwana no, piesza wsypa, już mówiąc językiem trochę okupacji niemieckiej. Aresztowano gdzieś około 20-30 ludzi. No, no tak, bo przy tych torturach no, były małe szanse, żeby ktoś tam wytrzymał. No więc skazywano gdzie wcześniej, kto ich ukrywał, kto ich tam przenocował. Podobnie działano zresztą po 1945 roku, tak samo działało i tak samo, ja mówię, te same nieraz rodziny, te same miejscowości, to się powtarzało. Powtarzało się. Powtarzało w czyli, następnym stulecie. Z tego wniosek, że w ogóle to po Podlasie i te rodziny zaściankowe, to były głęboka polskość, tak, i patriotyzm. Wsie drobnoszlacheckie murem, jak to się mówi, były za Polską. Była pamięć o tym, że co to była Polska, była pamięć o tym, że Rosjanie to jest największy wróg Polski. I takich przykładów kolaboracji w tej warstwie nie było. No niektórzy dostawali tam swoje. No, są wspomnienia o tym, na przykład Pawła Powierzy i nie tylko. Nieraz tak było, że dostał jego gospodarz stoplak, ale mówił, wytrzymał, no to nic, jakoś to się zagoi przy tym wszystkim. Natomiast z wsi włościańskim, no to znaczy też nie było tak, że wszyscy wydawali tych powstańców, to no, można powiedzieć, że wieś była generalnie obojętna. To świadomość tej pańszczyzny, nie pańszczyzny, to tylko wyjątkowo tam, gdzie dwór jakby bardziej się dbał o chłopów. To tam było lepiej. To było zdecydowanie lepiej. Powierzyliśmy całą masę. Natomiast ci czynownicy nowego porządku, czyli jakby nowi wójtowie, to oni byli po to ustanowieni, żeby właśnie donosić, żeby pełnić funkcje policyjne, tak. No tak, policyjne. I tak było zresztą do końca rządów rosyjskich. Tu powierzyliśmy masę wątków ciekawych, ale których omówiliśmy w zasadzie całe wieś podlaską w powstanie styczniowym. To niezwykle ciekawe, ksiądz Brzóska, ale wyszliśmy do tego tematu od tych pobytów u babci. O czym jeszcze opowiadała babcia? Znaczy, drugi wątek. Tu myśleliśmy, że babcia opowiadała o Brzóstce i tu nam się rozwinął cały ten wątek powstania styczniowego i tych wsi i tak dalej. Wróćmy do ukochanej babci i jeszcze... Drugi wątek, który doskonale pamiętam, bo też były dalsze konsekwencje tam na miejscu, w Skrzeszewie, na cmentarzu i w kościele, to jest rok 1920. No. Moja babcia, jak powstała Polska, no była, no, jak powiedziałem, rocznik 1900, młoda dziewczyna, wyszła za mąż w 1922 roku, zresztą jak mój dziadek wrócił z tych Ułanów, z wojska, zdemobilizowali go tam, no i poznał się, bo to był w sąsiedniej porafie, ślub był chyba w lutym 1922 roku. Natomiast babcia opowiadała szeroko i to ileś tam razy i to na cmentarzu powtarzała w Skrzeszewskim o tej bitwie, która się tu toczyła właśnie z 18 na 19 sierpnia 1920 roku. Właśnie mamy stulecie. Dzisiaj jest 18, jutro 19. Stop. Tutaj na chwileczkę, bo chciałem tu wrócić do znowu tej wsi, tak? Bo tu już mówimy o roku 1920, tak? O tych stronach mówi o bitwie Ułanów, tak? Babcia pamięta bitwę Ułanów, ale
przecież przez te wszystkie miejscowości musiało przetoczyć się działania I wojny światowej, tak? No, Rosjanie byli, tak? Potem przyszli Niemcy, tak? Dobrze pamiętam, w 15 roku te tereny zostały zajęte przez Niemców, tak? To stan trwał do 1900 pewnie. Potem nastała wolna Polska w 18, tak? I potem, później mamy 20 rok, wojna bolszewicka. No więc tak po kolei. Tak. Więc pierwsza wojna światowa. Tutaj front przyszedł w lecie 15 roku i te strony tam sokołowskie nie były aż tak zniszczone, jak na przykład to, co przed Brześciem, czyli tam Terespol, gdzie przetwierdzą Rosjanie świadomie. A Bierzeństwo takie nie dotyczyło? Bierzeństwo było, ale nikt, jak to się mówi, starali się ludzie, owszem, zostać. Były zarządzenia władz, żeby tam szykować furmanki i jechać na wschód. Ale wszyscy ten zarządzenia sabotowali. Owszem, jak były te wsie takie, te włościańskie, które te dawne unickie, jeżeli było tam rodziny, które no, przeszły jednak na prawosławie, wyłamały się z tego oporu, to i tam było trochę tych popów prawosławnych, którzy tam gremialnie wszyscy wyjechali z wojskiem. To owszem, no oczywiście uciekli też funkcjonariusze tam w urzędy, te naczelnicy powiatów, administracja była całkowicie przecież rosyjska. Mówimy o roku 1900. O 1915. W ofensywie niemieckiej, tak? To znaczy tak, Niemcy, Rosjanie egzekwowali, ale w tych stronach bliżej Brześcia, bo tam nawet jeździły takie specjalne oddziały wojskowe, które podpalały te wsie. Żeby nic nie zostało, a ludzie, żeby je... I to też się zdarzało, zwłaszcza dwory, zwłaszcza folwarki. No, czasami było tak, że jak dano im łapówkę, to odpuszczano, ale kilka wsi spłonęło jednak w 15 roku. Trochę walk tam było nad Bugiem, bo śladami po tym były te cmentarzyska wojenne z 1915 roku, gdzie chowano, później Niemcy to urządzili, chowano i żołnierzy niemieckich, i żołnierzy rosyjskich razem. Tak, no w Strzeszewie jest to na tak zwanej fioletowej górce. To bicie pod Tannenbergiem są takie olbrzymie cmentarze. No właśnie. Moje jabłonie w lesie, nomen omen ojców, też był taki. Też była taka kwatera, to tam mniej więcej koło 20-25 ludzi z obu stron. Powiem, w 1940 roku, jak przyszli Niemcy, to kazali wójtowi natychmiast nowy krzyż dębowy postawić z takim napisem niemiecki Kameradengrab. Ja to jeszcze widziałem w czasach swojego dzieciństwa, nawet zapisałem sobie ten napis, dlatego mówię Kameradengrab, czyli grób wojenny. No oczywiście czas robił swoje, ten krzyż już zupełnie spruchniał i tak dalej, już te całe groby się tam prawie praktycznie rozpłynęły, ale to, że były tam, że w lesie były pochówki, to jest świadomość tego wszystkiego. Tak samo w Skrzeszewie po drugiej stronie Bugu w Siemiatyczach jest taki bardzo okazały cmentarzysko. Ale dobrze, wracamy do tematu. 15 rok. Rosjanie w czasie tych walk odwrotowych, no były tam walki w samym Skrzeszewie, ponieważ to było przy moście i przy tym trakcie, przy przeprawie na most, więc to zawsze tam były walki przy każdej wojnie. Przy każdej wojnie. Ponieważ wtedy... Tak jak Kościół w Wyżanym przy każdej wojnie tak, miał zniszczoną wieżę. Było tak, że zawsze artyleria strony przeciwnej strzeliwała wieżę Kościoła, myśląc, że tam byli obserwatorzy artyleryjscy, pewnie to też była prawda. W Skrzeszewie też były te dwie wieże zniszczone, dach, wszystkie szyby oczywiście poleciały, ba, to nawet jeszcze w dzieciństwie było tak, że jak później remontowali te kościół, to trzy takie łuski artyleryjskie, tam chyba z kaliber chyba 80 mm, były wmurowane wręcz. Chyba tam jeszcze jedna czy dwie do tej pory została. Tak, w wielu miejscach w Polsce tak to zrobili. To właśnie to jest pamiątka po 1915 i część tych zabudowań centrum wsi spłonęło między innymi te chyba zabudowania tam niektóre, wikariat chyba spłonął, taka ta organistówka, także dopiero w 20 latach to odbudowano. Tak, czyli Niemcy wkraczają? Niemcy wkraczają. No, Niemcy ustanawiają swoją administrację i ta administracja, no zresztą wiemy z tych źródeł, nie była aż taka okrutna i taka straszna, jak było w następnej wojnie.
Dwa, no Niemców było mało, więc było... No nie, to była... Była obsada żandarmów w powiecie. Że to byli zupełnie inni Niemcy. Zupełnie inni. Tak? No i było ich mało, po pierwsze. Było ich mało, poza tym była coś takiego jak wkrótce Rada Regencyjna i w zasadzie tak. Administracja... Tyle, że egzekwowali te świadczenia materialne... Dla wojska. Jak to się mówi, dla wojska, dla Heimatur, dla Niemiec. Wojna znaczy, narzucali te kontyngenty i skrupulatnie egzekwowali. Łącznie z tym, że nawet we wszystkich plebaniach te mosiężne klamki były zabierane. No. Już nie mówiąc o, o dzwonach, zresztą dzwony były przez Rosjan wywożone najczęściej. Tak. No, jak proboszcz nie wyprzedził i nie ukrył tych dzwonów, to pojechało na wschód. Więc, a potem na po części trochę później Boże. Udało się odebrać. Więc natomiast pozytywem czasów niemieckich było to, że Niemcy mieli bardzo sprawną administrację. Niewielką i był ten landrat, ten starosta niemiecki. I jedna rzecz, ja się zawsze tym interesuję, tym scalaniem, tylko masacja, bo to przecież największy problem gospodarczy na wsi, to było rozdrobnienie gruntu, szachownica tak zwana. I właśnie zaczęto komasować jeszcze na zasadzie komasacji prywatnej jeszcze przed pierwszą wojną. Natomiast Niemcy się za to nabrali i te prace komasacyjne trwały w czasie wojny, o czym mało kto wie, ponieważ Niemcy to nadzorowali, czasami inspirowali, także ten geodetom, mimo że toczyła się wojna jeszcze w 16-17 roku, tak te czynności prowadzono. Tam zresztą był inżynier powiatowy, który to zatwierdził. Ja rozumiem, że w roku 16-17 i pewnie część 18, to na tych terenach panował pokój, tak? Ludzie gospodarzyli, płacili, oddawali te kontyngenty, tak? Niemcom, natomiast front i Niemcy byli daleko na wschodzie. No tak, tak tutaj groza wojny nie docierała. Nie docierała. Jeszcze jedna rzecz, pozytywna strona czasów rosyjskich. Powstały szkoły. Rosjanie... Rosyjskich czy niemieckich? Raczej no, niemieckich. Powstały szkoły. Rosjanie wcześniej, jak to się mówi, nie pozwalali na tworzenie szkół. Więc no, dlatego była taka... To gdzie się, nie było w ogóle edukacji za czasów rosyjskich? Znaczy, za czasów rosyjskich. Była tam jedna szkoła, tak zwana przy gminie. Która no, na początku uczono trochę w języku polskim, ale dobrowolna, a później wprowadzono język rosyjski. A na tych moich terenach, tam właśnie tutaj nadburzańskich, to było tak, bo jak się pojawiła się sprawa unicka po 1875 roku, to Rosjanie nie pozwalali, żeby nauczycielem został Polak, to byli tylko Rosjanie. To była część rusyfikacyjna. Część akcji rusyfikacyjnej. Więc mało kto wysyłał dzieci do szkoły, a nawet jak gdzie, wysyłano. To, no, mamy Żeromskiego, Syzyfowe prace, tak, jak taka szkółka wyglądała. Tak, no. Tak. Więc i to się nie zmieniło. W 1905 były próby trochę rozluźnienia tego w ramach tej rewolucji 1905 roku, ale szybko później Rosjanie wrócili, cofnęli te swoje te ulgi. Natomiast Niemcy dali wolne pole. Jak chcą Polacy się organizować, to proszę bardzo. Powstała od razu sieć szkół. Z językiem polskim, z językiem polskim. Znaczy, programem polskim, tak? Uczył kto mógł, czyli poziom był różny, czasami jest. Zupełnie osoby przypadkowe. Nie było oczywiście budynków szkolnych, no bo tam jak była klasa szkolna, najczęściej w budynku gminy, to oczywiście jak kilkadziesiąt dzieci, to się tam nie mieściło. No ale krótko mówiąc, zaczęto ten cały dwa, nawet w takich małych wsiach, wynajętych izbach chłopskich te szkoły powstawały. No oczywiście, tak jak w tych zaściankach, było tak, że czasami gospodarze się skrzykiwali, po cichu prowadzili, wynajmowano jakiegoś starego człowieka, żeby trochę te dzieci... Za czasów rosyjskich. Za czasów rosyjskich. To było ścigane. Tajne nauczanie było. To było ścigane, no ale część tych ludzi wyróżniała się na tle wsi chłopskich, że potrafiła po polsku coś napisać. To widać zresztą na przykład w aktach notarialnych, czy są podpisy, czy jest formuła niegramotna. Tak samo w aktach metrykalnych. Te wsie szlacheckie starali się. Oczywiście dostęp do szkół był generalnie dla nich odcięty, no bo nikogo nie stać było, żeby wysyłać dziecko do gimnazjum rosyjskiego z językiem rosyjskim. Na wcześniej trzeba było to dziecko przygotować. Więc mało kogo było na to stać, no chyba że był jakiś krewniak, czy tam ksiądz i tak dalej. To były takie awanse.
z tej warstwy drobnoszlacheckiej. Natomiast 1916 rok spowodował, że powstała sieć szkół, która po 18 roku państwo polskie to przejmuje jako inicjatywę. Czyli można powiedzieć, że już w 16 roku pod okupacją niemiecką, pierwszej wojny światowej, system edukacji zaczął kształcić wiejską ludność. Tak, 16-17 rok. No w 17 roku zaczynają powstawać w tych miastach powiatowych z kolei najczęściej gimnazja to jest. Mhm. Niemcy na to pozwalają. Niemcy na to pozwalają, nie robią żadnych przeszkód. No mhm. Oczywiście tam nie dokładają tam żadnych pieniędzy państwowych, to wszystko było inicjatywy oddolne. Ale też już te warstwy inteligenckie w tych miasteczkach, w tych miastach, no księża tutaj wielki wkład w to włożyli, bo oni najczęściej byli takimi liderami tych społeczności lokalnych, ich autorytet uznawano. Więc Węgrowie, Sokołowie, we wszystkich tych miastach powiatowych powstawały takie gimnazje i później one kontynuowały swoje działalność po 18 roku. No i do tej pory działa właśnie teraz, stulecia po kolei święca. Czyli w ten sposób omówiliśmy sobie, co się działo. Kolejna rzecz to są straże pożarne te ochotnicze. Kiedy właśnie, one powstawały? Te właśnie 16-17 rok. Mhm. To wysyp i to nie tylko w tych miejscowościach, gdzie były siedziby gminy. A później się okazało to ważne, mianowicie kadra tych straży pożarnych, to najczęściej tam młodsze pokolenia, po cichu przystępowała do POW. A później, jak przyszedł listopad 18 roku, ale szła od razu na ochotnika do wojska. Zaraz, wrócimy teraz, bo podsumowując, omówiliśmy sobie, co się stało pomiędzy 14 rokiem, czyli 15, kiedy była ofensywa niemiecka. Te tereny, o których mówimy, znalazły się pod okupacją Także niemiecką. I tu się dużo, wieś Liszki. Dużo zmieniło. Wieś Liszki. Nie, proszę, wracamy do babci. Do babci Wiktorii. Właśnie, wieś mówić. Liszki i babcia Wiktorii. Ja przerwałem w momencie, żeby omówić troszkę, bo już zaczęliśmy mówić o ułanach w roku 1920, natomiast należało uzupełnić te dzieje o tym, co się działo przed rokiem 1920. Czyli to był okres 2,5 roku pokoju, tak? Jakoś się gospodarzyło, wojna się toczyła gdzieś daleko, tak? Administracja niemiecka zbierała... Była też daleko, była w Sokołowie. Tak, ale rozumiem, pozwalała na rozwój oświaty, tak? POW się rozwijało. Nie, jeszcze proszę mi uzupełnić te, jeśli mógłbym prosić o uzupełnienie tego, co się działo we wsiach chłopskich, czy też nie, tam no, edukacja była za czasów niemieckich to się znaczy, rozwijała? To znaczy, wsie chłopskie było... też jakby tu zaczęły się aktywizować. Po pierwsze, większość wsi chłopskich tam u mnie na Podlasiu to były wsie unickie. Czyli po 1875 roku, ja też zrobiłem ustawę właśnie, taką nie ustawę, a zrobiłem wystawę w 15 roku, bo to stulecie były też tam kolejne, nawiązując do oporu unitów, którzy po 1875 roku no, spotkał ich straszny los, bo po pierwsze... Znaczy oni się postawili rządowi rosyjskiemu. Ukazem carskim zostali, jak to się mówi, przepisani na prawosławnych. Nikt się nie pytał w ogóle, jaka jest ich wola. To niby miał być w zamyśle oddolna inicjatywa, że to sami wierni, a to tak faktycznie było. No to polegało na tym, że albo dwóch wójt, jakiś jeszcze jeden tak pisał, podpisywał się, że przyłącza się do prawosławia z Unii dawnej. Pod przymusem, tak? No wójt raczej dobrowolnie, no dobra, inne metody, żeby tak. To było dobrowolność, ale podpisywał się w imieniu wszystkich parafian, całej parafii unickiej, nie pytając się oczywiście. A czasami, jak już nawet był opór taki, że nie potrafili tych paru podpisów, a było takich kilka tych parafii na samym końcu, bo to sprawdzałem, no to Rosjanie, administracja carska poprzestawała, że ten paroch unicki, który wcześniej wymieniono tych starych proboszczów unickich na tych duchownych unickich, którzy przyszli z Galicji. I oni przyszli właśnie po to, byli sprowadzani, żeby przyjąć to prawosławie i dziękować Batiuszce Cerowi, że coś tak do takiego doszło. A kilka parafii takich najbardziej opornych, jak się okazuje, żadnego akcesu formalnego nie było, ale
Łukasz to wszystko przyklepał carski, że to ale są... co, ale czy tam były jakieś represje w tych sprawach? No były straszliwe represje. Bilet, no przecież w moich bicie... stronach oprócz tego no Pratulina, Drelowa, gdzie były ta, gdzie była strzelanina tam wręcz. Natomiast Sokołowskim to nawet znalazłem, że wpadała sotnia kozacka do wsi, siedziała nieraz 3, 4, 5 miesięcy. W tym czasie ci gospodarze mieli obowiązek utrzymać konie ich, a mieli wymagania, robili to, co chcieli, gwałcili kobiety, a po drugie straszliwie bili w sposób. W zasadzie, wiesz, jak przed pierwszym rozbiorem też kozacy się panoszyli wszędzie. No tak, metodą tak zwane wojsko, to zresztą Dragonada. To dobrze, ale bo tu prosimy wątek unitów i ale się okazało, go zakończyć i wrócić do... To znaczy w Sokołowskim to generalnie te zakusy rządu carskiego spotkały się z oporem. To poszczególne wsie tam w mojej gminie, czyli Czekanów i Gródek. Zresztą w Gródku była taka rodzina Gawryluków, że ich na Syberię później zsyłano. Oni uciekali tutaj z powrotem, czy przekradali się przez granicę do Krakowa. No to jest zupełnie inny wątek. To bardzo heroiczna rodzina Gawryluków. Zresztą syn jego napisał, wydał wspomnienia w 30 roku. Taka ciekawa rzecz. Ale zmierzam do tego, że ta sprawa unicka, która przez 30 lat nie potrafili Rosjanie przełamać tego oporu chłopskiego. I w końcu w 1905 roku, jak się ukazał ten ukaz carski o tolerancji religijnej, oni gremialnie wrócili. Znaczy nie było już gdzie wracać, bo nie było parafii unickich, bo rząd carski nie uznawał tego obrządku unickiego. Natomiast wpisywali się do spisów tych parafii rzymskokatolickich. Moje Jabłonie taki spis się zachował, w Skrzeszewie całe rodziny nieraz w ciągu 2-3 dni się wpisywali. I Rosjanie, jak krótko mówiąc, nie potrafili tego opanować. No, były takie formalne różne zabiegi, żeby rozbić tę całą grupę. To jest wątek na to wątek kolejne odrębne, ciekawe. Wróćmy. Ale skończę ten wątek. Wsie unickie, wsie chłopskie. Ale to spowodowało też, że ta polityka i katowanie tych ludzi i wysyłanie na Sybir spowodowali to, że traktowali Rosjan jako przedstawicieli, jako obcych, jako tylko okupantów. I po 1905 roku razem z deklaracją przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego, to była też deklaracja przynależności do polskości. I szereg tutaj tych rodzin unickich, to są później bardzo ofiarni, patriotyczni ludzie. Tak było, szli do wojska młodzi chłopaki w 18-19 roku. To samo powtórzyło się w 1945 roku. Dobrze. Czyli wróćmy do roku 1920. No, najpierw 18. W 18. Przychodzi wolna Polska, oczywiście. Pokój w Brześciu, Niemcy się wycofują, to znaczy, znika. Na prowincję to przychodzi tam z odpowiednim opóźnieniem. Nic się tam specjalnego nie działo. No z wyjątkiem tego, że jak były tam walki, jakieś tam most spalono na Bugu, to dziadek mi opowiada, że zawsze z każdej wsi wszystkich tych dorosłych ściągano, żeby odbudować. Żeby odbudować. Właśnie przy jednej budowie dziadkowie buty ukradli. No, z wozu. Tak, takie wymierne wspomnienie. I to było przy każdym froncie, bo wiadomo, to było stałe miejsce przemarszu Wolsy, czyli jak nawet wycofujące się wojska spaliły ten most, przyszli nowi, to od razu odbudowywali i tak po kolei. I dopiero rok 1920, znaczy tak, rok 1918 i ja to badałem od strony gminy Jabłonna najbardziej. Wielki entuzjazm i takie, zresztą w gminie Repki, w gminie Wyrozęby. Dla Polski, wielkie, tak? I oczekiwania, że ta Polska spowoduje przełom, że wszystkim, no naturalne, że będzie łatwiej żyć. No i później od razu są wybory do Sejmu ustawodawczego w styczniu 19 roku. To jest wielkie przeżycie, bo przecież tam nikt wcześniej nie głosował. Ostatnie wybory były w 1830 roku, jak były wybory. Jeszcze królestwo kongresowe. Królestwo kongresowe. Później przecież nie było żadnych wyborów. Tu wybory do Sejmu, dwa głosują kobiety. To w ogóle był przełom świadomości. Zresztą lud w większości był, mówiąc przysłowiowo, ciemny, niepiśmienny, masa demagogów, którzy tam przychodzą, także ze wschodu te całe nowinki przyjeżdżają. Ci, co tam trafili w głąb Rosji, co widzieli rewolucję, byli tacy, co byli nawet w Petersburgu. A zwłaszcza z tych wsi takich, gdzie była duża własność, to z pomysłami, że trzeba zrobić to samo.
czyli rewolucję, zabrać ziemian spalić i zabrać im ziemię, bo to lud powinien mieć. To te nowinki się, tak jak jeszcze za czasów rosyjskich, tam puszczano specjalnie, że car właśnie polskich ziemian to zabierze im ziemię, rozda chłopom. To tak. Cały czas, co parę lat powstawały takie specjalnie, to zresztą była metoda rosyjska, żeby trzymać Polaków w ryzach, te warstwy ziemiańskie. Więc rok 19-20, no w mojej obłonie, co prawda nie tam w 20, ale chyba w 23 pojawił się taki ksiądz Okoń, słynny demagog z takiej radykalnej partii chłopskiej, który tam, ja czytałem sprawozdania proboszcza, który rwał włosy, mówi, że no takiego rewolucjonisty to diabła nie było. O 23 roku. No 23, no ale wcześniej też byli. Ale tak, no są też wybory gminne, zupełnie wolne. Jest, bo od razu pojawia się dekret naczelnika państwa o wyborach do samorządu. No wybierają już nowych wójtów, aczkolwiek no to starsze pokolenie, w większości niepiśmienne, mało świadome. No, ja mówię, dużo było demagogii w tym wszystkim, no, ale przede wszystkim bieda, no bo niestety gospodarka była słabo rozwinięta, zniszczenia wojenne też spore, no i oczekiwania ludzi, że będzie lepiej. Nagle się okazało, że nic się w zasadzie nie dzieje. No, spotkałem się z takim petycją mieszkańców wsi Czekanów właśnie w mojej gminie Jabłonne. Tam wieś się spaliła w 15 roku, nie wiem, czy to w czasie walk, czy jakaś sotnia kozacka na koniec to podpaliła i oni oczekiwali, pisali podania, żeby odbudować. Tak, żeby państwo, nadleśnictwo państwowe dało im drewno. Dostali odpowiedź, że nie ma tego drewna. Byli strasznie zawiedzeni i później był taki raport komisarza ziemskiego, że są tak zniechęceni, bo ich podanie nic nie dało. No jak to, tu jest państwo polskie. Czyli to było zderzenie entuzjazm do nowej rzeczy. No tak, oczekiwania i realne możliwości. Tak. No, prawdopodobnie tak było, że tam specjalnie dużych lasów państwowych tam nie było, bo lasy były wtedy prywatne, tam ziemskie. No i każdy musiał sobie radzić po swojemu. Ale po pierwsze szkoły zaczynają się już bardziej rozwijać. Wójtowie wiedzą, że podstawowy obowiązek gmin i cała ta działalność taka tych pierwszych kadencji to jest właśnie szkolnictwo. Tak. Bo jest przymus szkolny się pojawia w 19 roku. Dla pokolenia takiego najmłodszego, zresztą dla dziewczyn, kiedyś dziewczyny nie chodziły do szkoły. Dziewczęta też do szkoły, tak? No też. Moja babcia Wiktoria, rocznik 1900, umiała pisać i czytać, była prosta kobietą, ale nie chodziła do żadnej szkoły, a nauczył ją pisać ten kuzyn Kamiński, który kształcił się na geodetę w Siedlcach. I tu przyjeżdżał tutaj do jej ojca, do Stanisława Wierzbickiego i jako młoda dziewczyna ona była. No, ten błyskawicznie to, także nie pisała może kaligraficznie, ale nigdy do szkoły później nie chodziło. I taki, natomiast po 19 roku zaczynają już w tych szkołach, w wynajętych izbach, no, siermiężne warunki. Ale zaczyna, żeby się ale szkoła, to jest ważne dla młodego pokolenia, zresztą pokłosie tego już za 20 lat było widoczne. Tutaj szkoły, a na wschodzie, rozumiem, jest Piłsudski, dojeżdża do Kijowa i zaczyna się młode pokolenie męskie dostaje najczęściej wezwanie do wojska, do komisji poborowej. To znaczy tak, te pokolenie najbardziej, te co było w PO-HU, strażacy. Ci, co mieli 20-22. Ci, którzy zostali w okresie tej okupacji niemieckiej, tak? Tak, ci, co trochę liznęli szkoły. W mojej Jabłonie to dwóch takich udało mu się zidentyfikować. Zupełnie nieznane wcześniej historie. Jeden o nazwisku Aleksander Zawadzki z Czekanowa, a drugi, nie pamiętam imienia, z rodziny Marczuków z Łózek. Się okazuje, że pierwszy miał jakiegoś starszego brata, który trochę jakieś szkoły średnie tam zaliczył i on go ściągnął tam gdzieś nawet chyba do tej miejscowej, do Chrubieszowa nawet. Później rok gimnazjum zaczął w 14 roku, później był front, szkoła ustała i on wrócił do gospodarstwa rodzinnego. I była historia taka, że
17 roku. Trochę tam się douczał w tych szkółkach, tam co działały na miejscu. Był w POW. I w 18 roku natychmiast, bo wtedy była mobilizacja POW na 11 listopada i on natychmiast z POW poszedł prosto Polska na chodnika do wojska. Jeszcze powiedzmy POW, Polska Agencja Wojskowa. Tak służył chyba bodajże w 5. Pułku Legionów, czyli w pierwszej dywizji tej gwardyjskiej, tam ta elita polskiego wojska. No, był i na froncie tym ukraińskim, był tam i w Wilnie. Tam raz był raniony, dosłużył się chyba nawet stopnia podoficera i w 21 roku go zdemobilizowali. Zrobił maturę. No podejrzewam, był odznaczony chyba nawet krzyżem walecznym. Podejrzewam, że jak pojawił się na maturze w mundurze z odznaczeniami, to bym maturę musiał zdać. No. Ale był zdalny, poszedł w seminarium nauczycielskie później, w trybie skróconym zrobił i pojawił się później w 20 latach na pogrzebie swego ojca, bo tam podpisał chyba metrykę zgonu. Był nauczycielem gdzieś pod Koninem. Jego później Niemcy zamordowali w 1942 roku. No, jako elita, drugi przypadek, Aleksander Zawadzki, który też jakaś tam szkółka gmina, później w POW i poszedł do 22 Pułku Piechoty w Siedlcach w 18 roku. Jednym słowem, którzy byli dotknięci edukacją czy działaniami Polskiej Organizacji Wojskowej, w ogóle bez wahania poszli. Tak, to ta pierwsza rzecz. Ten ogół. Jak to było z tym poborem? No to jest poborem. No wiemy, że. Rozumiem, że te szlacheckie przysiłki poszły do wojska, tak? No bo... To znaczy te najbardziej takie rzutkie przedsiębiorcze. Tak. Natomiast pierwszy taki pobór już taki urzędowy przez komisję, to już bodajże chyba był w lutym czy w marcu 19 roku, kiedy się okazało, że wojsko błyskawicznie się rozrastało, no i trzeba było tych rekrutów. Mhm. I o ile w 19 roku to wieś tak dosyć skrupulatnie to wykonały te całe zarządzenia, zresztą w mojej gminie Jabłonna, jak ustaliłem, zginęło w tych walkach 19-20 roku na frontach, głównie gdzieś tam na Ukrainie, czy na tych frontach białoruskich, około 20 ludzi, bo ich nazwiska były na tablicy w 30 roku dzięki inicjatywie takiego nauczyciela jabłońskiego Stanisława Stępnia, który tak jakby ciekłem też był ochotnikiem w 20 roku jako gimnazjalista Sandomierza i później zrobił seminarium nauczycielskie i w 22-23 przyszedł do Jabłonny i był 40 lat tutaj kierownikiem szkoły. No autentyczny lider, autentyczny taki społecznik we wszystkich możliwych instytucjach. No i z wielkim autorytetem, z wielkim. On w 30 roku z jego inicjatywy spowodował, że zrobiono na środku Jabłonny taki obelisk. To był dosyć klasyczny, bo robiono według, starano się robić. A jak ustaliłem, to prawie mniej więcej 80% tych gmin w moim powiecie miało to obelski. To 28-30, czasami 32. Francji też tak, oczywiście nie było wielkich pieniędzy, to było skromne dosyć. Jakie były dzieje tego obelisku? No ten zachowało się zdjęcie. Ja zupełnie przypadkowo. Tak, zdjęcie zachowało, ale. Właśnie grupa z tym wstępnie, no miałem problem, który jest właśnie, kto jest ten nauczyciel, jeszcze taki młody, tam była wójt, pisarz gminny i tak dalej, jeszcze syn tego ziemianina jabłońskiego, jeszcze tam ze 4 osoby, właśnie próbuję do końca to ustalić. A losy tego obelisku były takie. Ja myślałem, że to Niemcy ten obelisk zniszczyli na początku. Ale jak 5 lat temu wydałem historię gminy Jabłonne, bo też tutaj. Tak. Też się na to porwałem i zresztą miałem bardzo później dobre fajne, jak to się mówi, komentarze. I się okazało, że znalazłem świadka po tym, który mi potwierdził, że to zniszczyli go Rosjanie, którzy weszli na tereny Sokołowskiego, przynajmniej dotarli do Mińska w końcu września 1939 roku i tu w gminie Jabłońskiej urzędowali, oczywiście zrabowali wszystko we dworach, tam inwentarz, zboże. Natomiast tu podobno, ponieważ to było przy głównej drodze, zaczepili linkę stalową do czołgu bo to był taki obelisk, taka płaskorzeźba Piłsudskiego na samej górze, na dole ta tablica z nazwiskami tych poległych żołnierzy i się skończyło na tym, że go zniszczyli. Później taki kikut jeszcze był
po tym obelisku jeszcze jest takie jedno zdjęcie, odnalazłem z czasu wojny, ale tam zaraz po wojnie to rozebrano i później śladu. Odbudowaliście czy nie? Tak, dzięki temu zdjęciu. Akurat cudem. W którym roku odbudowaliście? No, 11 listopada 2018 roku udało mi się. No właśnie. Udało mi się wójta zainspirować. Cudo. Przyjął syn tego Stanisława Stępniak. Odnalazłem w Warszawie. No bardzo był super, ale wróćmy do tego 20 roku na tych terenach. Dobra, bo wracamy. Mówiliśmy, co się tam działo, tak, bo szkoły. Wracamy do Liszek, tak. Babci, tak. Wiktorii. Dziadek w tym czasie, on był w wojsku rosyjskim jeszcze tuż przed pierwszą wojną i był na froncie tam galicyjskim w armii rosyjskiej, dostał się do niewoli w 14 roku, ale Austriacy go puścili, czyli okres wojny spędził u ojca tam pod Paprotnią. Natomiast poszedł jeszcze raz w 20 roku, nie w 19, tylko bo on był trochę już starszy rocznik, sam poszedł w 20 roku na ochotnika do Ułanów. Do Ułanów. Gdzieś był pod Kijowem, tylko ja byłem za mały, jak dziadek umierał, żeby... No teraz bym ustalił, w którym pułku idzie i co. Ale wiem, że gdzieś pod Kijowem, ponieważ mi opowiadał, że tam jedna brygada kozacka przeszła na stronę polską, a taki epizod się zdarzył właśnie na tym froncie południowym w czasie wyprawy kijowskiej. Natomiast same moje liczki, to było tak, że przychodzi 20 rok, no i tak, przychodzi znienacka w zasadzie, bo te wieści z frontu to przychodziły przecież z dużym opóźnieniem i no tylko przez to, że ktoś tam był w rekrutach w wojsku, czasami wie, że zginął, no też były takie przecież i były i straty. Natomiast przychodzi groza wojenna dopiero przyszła wtedy w lecie, w sierpniu, na początku sierpnia 1920 roku. Pojawili się Rosjanie, kto? I tak, Liczki, one są 2 kilometry od mostu, czyli nie są przy głównej trasie. Natomiast sam Skrzeszew, tak jest most na Frankopolu, tam z Drohiczyną, to klasycznie tam były, wiadomo, przemasze, armia cofająca się, armia nacierająca. Tak. Buty ukradli, tak. No, to właśnie, ale nie, to było trochę później już, no to, po tym froncie, jak odbudowywano most. Więc o ile Rosjanie tak przyszli i w zasadzie niepostrzeżenie, tam żaden rosyjski oddział się nie pojawił, natomiast jak już się zainstalowali, a byli, no, 2 tygodnie rządzili tutaj na tym moim Podlasiu, bo poszli na Warszawę, natomiast babcia opowiadała, że od razu pojawili się ci oficerowie aprowizacyjni, którzy naznaczali na każdą wieś taki kontyngent, że przyjeżdżała furmanka mąki, zrabowana z młynów tam ze dworów i rozdawali to po każdej chałupie i kazali wypiec z tego ileś tam chleba. Że za dzień ma być chleb do odbioru. Tak. I później nawozy oczywiście podwody brano też z przydziału miejscowymi. Czyli podwody polegały na tym, że przychodził żołnierz i mówił, tak, że tu 10 furmanek ma być gotowych za 3 godziny. Najczęściej to sołtys musiał tak rozdzielić. Tak. I nie było odwrotu, bo inaczej to albo zabili, albo... Zresztą były tam historie po dworach, że tam mordowali tam bez zwłaszcza ziemią inteligencji. Powodów, tak. Bez żadnego powodu. To życie ludzkie nie było nic warte. Ale babcia pamiętała właśnie to, że opowiadała, że właśnie musiała tutaj, no każda gospodyni musiała się zwijać, żeby tego chleba wypiec ile trzeba. Po drugiej ojciec, czyli mój pradziadek Stanisław Jerzybicki, no gdzieś po tygodniu też trafił, dostał tam prikaz, że ma z furmanką, z koniem stawić się i ich tam wzięli kilkanaście furmanek i dojechał do Radzymina praktycznie, gdzie były walki. I jako tabory rosyjskie? No taki jako tabory, coś tam woził, nie wiem czy amunicję, czy tam żołnierzy. Krótko mówiąc, się skończyło na tym, że wpadli w sam wir tych zmagań wojennych i tu jakaś kanonada, jakaś także w końcu dziadek, no już miał 50 lat, podobno zostawił tego konia, że nie było, że wziął tylko ten homont, ten słynny homont z uprzęży, to chociaż to starał się, zostawił furmankę i przyszedł piechotą spod Radzymina te 80, ale konia stracił i furmanki i iluś jego sąsiadów. To jest jakby drugie takie wspomnienie. No i później kolejne wieś o tym, że Rosjanie
przegrywają. Zaczyna się ta kontrofensywa z Nadwieprza 16 sierpnia, właśnie teraz mijają kolejne dni, takie stulecie rocznicy. I Skrzeszew był miejscem historycznego starcia i te miejsce, te przedmoście tam na przeprawa na Bugu, czyli w miejscowości Frankopol, 2 kilometry od Skrzeszewa w stronę Drohiczyna. Mianowicie tu Rosjanie, te dywizje sowieckie uciekają spod Radzymina, to właśnie przez Sokołów i furmankami, tak jak polscy lotnicy to obserwowali, że te furmanki w trzech rzędach szły tą szosą na most na Frankopolu przez Skrzeszew. I mamy 18, trzeci dzień ofensywy, 18 sierpnia. Tu od południa nacierają polskie dywizje z powodzeniem, które robią po 30, 40, 50 km dziennie i docierają właśnie tutaj do Siedlec, do Sokołowa i do Łosic. To jest spod, rozumiem, tam spod Kocka, z Nadwieprza. I tu właśnie na odcinku z Skrzeszewa i Frankopola naciera Brygada Jazdy Ochotniczej Majora Jaworskiego. Tak jak ustaliłem, to było tam 500 jeźdźców, w większości ochotników nieostrzelanych, niedoświadczonych, ledwo tam potrafiących na koniu się utrzymać. No zadaniem przeciąć drogę Rosjanie, a przede wszystkim opanować most. I to było z 18 na 19. No historia była taka, że oni wyruszyli z Murt właśnie 18, pierwsza grupa na most o godzinie 19, tam druga grupa podstawowa to 2 godziny później, szli przez te 30 kilometrów, przez te godziny nocne i właśnie... To była piechota? Czy... Nie, łani, czyli na koniach, ale parę karabinów maszynowych, mauzery, szamble, tam, artylerii tam polskiej nie było. I przechodzili w nocy przez Liczki. Moja babcia mi opowiadała, no bo tam 300 mniej więcej, tylko że to oni szli w takim rozproszeniu, bo jak niedoświadczeni żołnierze, to nie ma dyscypliny marszowej i to byli rozciągnięcie, tym bardziej, że był skwar wcześniej, to był straszny wysiłek fizyczny dla takich 16-18-latków. I no, w środku nocy przechodzili przez Liczki i to cała wieś. To byli ochotnicy, 16-18-latkowie, czyli to byli właściwie gimnazjaliści? Tak, no ja później jak ustalałem tę listę poległych, znalazłem dwóch, a myślę, że było więcej. Jeden miał 16 lat, który był Stefan Laśkiewicz. 16... On pewnie nawet 16... dodał sobie ten rok, żeby go przyjęli do wojska, bo przyjmowano od 17 roku życia. No i zginął tu w Skrzeszewie, a później w listopadzie 20 roku tu przyjechał jego wuj i ekshumowano jego ciało i wtedy spisano akt ten ekshumacji. A jego zdjęcie znalazłem, znaczy zdjęcie jego nagrobka znalazłem na cmentarzu w Lublinie na ulicy Lipowej, w grobowcu rodziny Laśkiewiczów. Jego ojciec był dużym przemysłowcem lubelskim. No, przed pierwszą wojną miał zakład 300 ludzi zatrudniał, to naprawdę to było coś. No i jest tam napisane Polak na polu chwały 19 sierpnia. I znalazłem w spisach uczniów przedwojennych Gimnazjum Batorego w Lublinie, Stanisław Słomiński, że też zginął 19. Też w tej okolicy? Też w Krzeszewie. Też w Krzeszewie. Myślę, że szukam dalej. No, ustaliłem mniej więcej, jak zacząłem poszukiwania, to było mniej więcej 30 nazwisk, teraz już mam 39 tych całych poległych, a myślę, że to nie jest jeszcze zbiór zamknięty, że może jeszcze... Czyli rozumiem, że to byli młodzi żołnierze, którzy z Nadwieprza, niedoświadczeni, do ochotnicy, pewnie większość była jakimiś gimnazjalistami. No tak, to zresztą były historie takie, jak się przekonuje. Lublina, że oni po prostu dostali to zadanie, tak, żeby przejąć ten most we Frankopolu, tak? Była historia taka, że w historii, no teraz każde liceum obchodzi stulecie mniej więcej z tych starych takich tych liceów, co działały w okresie międzywojennym. No i zawsze jest ten epizod, co był w 20 roku, się okazuje. Tu u nas właśnie na Podlasiu, na Mazowszu, tym wschodnim, czy na północnym, od Płocka, Włocławka, że w 20 roku młodzież gremialna, klasa maturalna poszła do wojska. Czasami to, zresztą pamiętam pierwsze takie moje, czytałem wspomnienia tego delegata rządu na kraj, pana Adama Bienia, który w tym czasie był chyba 17-letnim uczniem gimnazjum w Sandomierzu, czy 18. To było, i to wszędzie się powtarzało. Przychodzi front, ojczyzna, niebezpieczeństwie, robi się panikę, ale z drugiej strony trzeba walczyć o to wolno Polskę, bo już
bo to się może źle skończyć. I reaguje znakomicie młodzież gimnazjalna, która zgłasza się do wojska, czasami tworzą nawet specjalne kompanie, bataliony ochotnicze. Dodają sobie wieku, tak? Dodają sobie wieku, no oczywiście. No, tu, a Brygada Jaworskiego o tyle była specyficzna, że mówimy miała... O tej brygadzie, która tam... Tam z Lublina, tam był tam. W Lublinie i tam pod Lublinem była formowana, w Puławach był jeden szwadron, drugi w Kraśniku. Więc trochę z Siedlec też tam ludzi przyszło, tam z tego zrobiono pułk lubelski, później pułk wołyński i pułk siedlecki. Więc część tych młodych żołnierzy to byli właśnie zupełnie nieostrzelani ochotnicy, no często z końmi byli, bo jeżeli ojciec był zamożny, czy mnóstwo z rodzin ziemiańskich, no i ginęli tak jak wszyscy, to się skończyło dla nich. Nieraz śmiecią na polu chwały, no. Oddali krew za ojczyznę. Czyli weźmy do babci w tym czasie, bo babcia by obserwowała... No tak, pierwsze babcia mnie pytała, że wtedy wojsko przechodziło. Doskonale pamiętam. Nazwiska chyba Jaworskiego już nie wspominała, to myślę, że już tego nie pamiętała, kto tam dowodził. Natomiast takie szczegóły, które jak 10 lat temu uczestniczyłem, no, trochę z kolegosami, to wywołaliśmy takie uroczystości rocznicowe, a teraz stulecie. No, ja właśnie w niedzielę miałem tam mowę taką wspomnieniowo na cmentarzu w Skrzeszewie, bo też się udało coś zorganizować, a mam plany jeszcze szersze na ten temat. Więc się okazało, że babcia dodawała mi parę szczegółów, o których nie ma w tych formalnych raportach wojskowych i czy w tych relacjach wspomnieniowych, bo tam parę się zachowało. Mianowicie tak, no po pierwsze, że przechodzili ułani w takim rozproszeniu. Tam jest konfiguracja terenu przed Skrzeszewem, że taki jest nizina, później sam kościół na takim wzgórzu za rzeką. A cmentarz jeszcze jest od strony Liszek i tam przy cmentarzu oni pewnie się jakoś uporządkowali, dopiero ruszyli do ataku na Skrzeszew, a wcześniej uderzyła ta grupa na most na Frankopolu. To takie praktycznie działy się tam sceny prawie że westernowe, że Polacy w nocy atakowali, zresztą z powodzeniem, opanowali to przeprawę mostową, ale później przyszło tysiące Rosjan, a ich tam było przy moście 150. Ale tak, bronili się północy. Tysiące Rosjan przecież tak, uciekając spod... Ale w nocy, a oni, żeby Rosjanie się nie zorientowali, że jest ich tak mało, bo tak, mieli tam 4 karabiny maszynowe, to po prostu robili takie konne kontruderzenia w szyku konnym. Tam. Tu, tak? Tak, no jak Rosjanie za bardzo szybko, za blisko podeszli, to było szarża taka po ciemku. No Rosjanie tam się znowu uciekali i na pół godziny był spokój. No ale jeszcze przed świtem we Frankopolu kończyła się Polakom amunicja, musieli się wycofać, zresztą część już była albo śmiertelnie postrzelona, albo kontuzjowana i ranna. Natomiast ta część, która atakowała Skrzeszew, oni zaatakowali o świcie, czyli gdzieś mniej więcej około 4 rano. Rosjanie byli już ostrzeżeni, mieli artylerię, to teren im sprzyjał, także natarcie zaległo. Rosjanie później uderzyli na tych Polaków, którzy się wycofali na cmentarz. Natomiast zaszedł ich od tyłu jeden szwadron samodzielny, który trochę wcześniej poszedł na wschód i on się przeprawił tam przez rzekę i zaatakował centrum Skrzeszewa, gdzie Rosjanie ich się zupełnie nie spodziewali od tyłu. I później te 100 koni poszło, tam jest wieś bardzo taka rozciągnięta na kilometr, poszli tak brawurowo tym atakiem do końca wsi. Rosjanie uciekli, tam wzięli z 1000 ci jeźdźcy, prawie 1000 jeńców. Nie było komu tych jeńców pilnować. No ale później przyszła kolejna fala od Sokołowa i trzeba było się wycofać. No i się wycofali, a później o godzinie 14 w drugim etapie, jak się zorientowano, że między tymi kolumnami jest przerwa, jeszcze raz tak znienacka zaatakowano, opanowano wieś i wtedy Polacy uruchomili armaty te zdobyczne, bo tam było kilku artylerzystów. I jak zaczęli armatami tych Rosjan przepłoszyli, bo już oni się zorientowali, że to pierwsza formacja jakaś regularnego wojska, po drugie z armatami i odpuścili. Most tam podpalili i zaczęli uciekać tam na północ, szukając przepraw tam na Bugu. To była taka historia. Ale z opowieści mojej babci historii, po pierwsze taki tragiczny moment w czasie tych uderzeń, kontruderzeń, było tak, że kilku tych młodych ułanów dostało się do niewoli rosyjskiej. Ich Rosjanie powiesili na plebanii. To jest takie, ludność później, babcia mówiła, że proboszcz na widok taki, to mało, że nie zwariował, no nie dziwię się,
Zresztą to się później sprawdzało, bo ten proboszcz napisał do kurii, do siebie z prośbą, żeby go przenieść, bo tych, po tych nerwowych przeżyciach nie jest w stanie tutaj na Skrzeszewie tam dłużej funkcjonować. Ja jeszcze kolejne wspomnienie. Ułani zdobyli przeprawę, zdobyli Skrzeszew, wykonali swoje zadania aż na zupełnie ze stratami. Tam zginęło prawie 40 ludzi, tam pewnie rannych, kontuzjowanych było jeszcze więcej, krótko mówiąc, to nie poszło tak bezboleśnie. Natomiast następnego dnia, bo w tym czasie pierwsza dywizja piechoty Legionu zdobywała Drohiczyn. Zresztą na czele tej kolumny piechoty szedł podporucznik Broniewski. Władysław Broniewski, późniejszy słynny poeta legionowy, który zresztą Wiktor Tito za Drohiczyn. W tych swoich wspomnieniach wydanych tam jeszcze. Jak się ma Drohiczyn i to się tam działo do tego. Czy w Drohiczynie oni weszli praktycznie tak, Rosjanie się pospali, nie pilnowali mostu pontonowego. Także jak polska piechota tam weszła, to praktycznie bez strzału weszła do środku miasteczka. Żadnego ubezpieczenia. Dopiero na samym tam przy szosie trafili na budynek, gdzie był sztab tej dywizji sowieckiej. Obrzucili granatami, także dowódca zginął, ten sowiecki. Także poszło, mówiąc krótko, jak po maśle. No później tam próbowali ich też kolejna kolumna rosyjska wyprzeć z Drohiczyna, ale to żołnierz frontowy, to mieli sporo. Także tam chyba tylko trzech Polaków zginęło, o wiele mniejsze były straty. W Skrzeszewie było gorzej i o wiele większe, zacięte bardziej walki. Wracamy do Skrzeszewa. 19 już po bitwie, myślę, że zmęczenie fizyczne tych żołnierzy. No, wcześniej maszerowali przez całą noc, walczyli przez większą część dnia, to ciągle ataki, kontrataki. Zmęczenie ludzi, zmęczenie koni, to musiało być straszne, część kontuzjowana. Więc do końca dnia, jak to się mówi, odpoczynek, a następnego dnia to już był rozkaz, poszli przez most na Białystok. Na Białystok. A tu zostali ranni i zostało trochę, pierwszy pochówek. Babcia opowiadała, że to były upały tak jak teraz i te zwłoki błyskawicznie się rozkładały i trzeba zorganizować jakiś ludzki, normalny pochówek. Czy on sobie poszedł i tu zostawił? No właśnie. Tak jak pamiętam doskonale, oczywiście opieka nad rannymi. I chowano tych ułanów, nawet nie robiono trumien po prostu. W tych derkach końskich chowano po prostu te zwłoki, bo błyskawicznie się rozkładały. I chowano na cmentarzu w dwóch miejscach, ale ci, co zginęli we Frankopolu, to chowano ich w tam sąsiedniej wsi Rudniki. To tam jedna grupa była pochowana przy kapliczce, druga tam przy jednym krzyżu. I dopiero później, po jakimś czasie, to już pewnie po zawieszeniu broni, władze wojskowe zrobiono jeszcze jakąś mszę taką. Pierwsze ekshumowano te groby polskie, które były poza cmentarzem. Po drugie, pewnie jakaś uroczysta msza i przy okazji te dębowe krzyże, a później rodziny stopniało tam przy niektórym tułano. Zabierały swoich, tak? Znaczy były cztery ekshumacje z tego, co spisano. Może było więcej, ale czterech zrobiono jak ekshumacji, a nawet w 27 taka pojawiła się to rodzina ułana Antoniego Montaka. W 27 roku tak, dopiero. Tak, bo się okazuje, wiem, bo w aktach archiwum niecyzjalnego Drohickiego to znalazłem, też z archiwum Skrzeszewskiego, mianowicie dopiero w 27, bo tam on był, miał żonę, dzieci, z Warszawy w ogóle pochodzący ten Antoni, z inteligenckiej rodziny i brat tutaj napisał do biskupa, a brat był księdzem w Warszawie, zresztą pierwszym proboszczem tej parafii tam w Ursusie, czyli tam na Żbikowie, ksiądz bodajże Felix Montak. Bo się okazało, że jak ufundowali taki nagrobek granitowy, to się okazało, że chciano ich, krótko mówiąc, obłożyć opłatami. Tymi tak zwane, to się nazywa w specyfice tej cmentarny, pokładne. I to dosyć sporymi. No to ksiądz Montak trochę zorientowany w tych relacjach, bo się okazuje, że akty zgonu nie były zrobione przez proboszcza miejscowego, tylko przez kapelana
To nie zachowały się zresztą te księgi. Więc no i napisał trochę tak ze skargą do biskupa i biskup Siedlecki natychmiast zareagował, wydał takie rozporządzenie do proboszcza Skrzeszewskiego, że te groby łańskie mają być uznane za wieczyste i oczywiście bezpłatnie. I oprócz tych montaków było jeszcze parę takich tych grobów, taki bardziej okazalszy. No większość oczywiście była opatrzona tylko takimi dębowymi krzyżami, które tam po 30-40 latach przestały istnieć. Aczkolwiek ludność miejscowa, no moja mama, która tam już po 45 tam chodziła do szkoły i tak dalej, to czy tam harcerze, to zawsze na 11 listopada pamiętano, były świeczki. Wiedziano, że tam leżą żołnierze. A jeszcze w moim dzieciństwie dwa groby były takie, jeden chyba nawet ze zdjęciem. I pamiętam w dzieciństwie, jak tam przyjeżdżałem, bo tam obok mój dziadek też tam, który pierwszy umarł, leżał później moja babcia. I koło 80 roku, pamiętam, przyjechałem tutaj z mamą na groby. Nagle się okazuje, gdzie są stare groby, grobów łańskich nie ma, zniszczone. No to się okazuje, no dopiero teraz jakiś bezczelny tam kamieniarz miejscowy. Zabrał sobie. Zdewastował te, bo tam granitowe, może wyszlifowo zużył na inny grób. Krótko mówiąc, to zniknęło. Nikt nie interweniował. No wszyscy się bali, bo to sanacyjne wojsko było. No tak, to była niechciana tradycja. Na szczęście zawsze w 35 roku postawiono, jest to bardzo piękny taki krzyż łański, taki pomniczek, sumptem 22 pułku łanów podkarpacki, który nawiązywał do tej formacji majora Jaworskiego. Tylko na szczęście po 45 roku to zarosło bzem, było poza wsią i kto nie wiedział, ten nie trafił, krótko mówiąc. No, kto wiedział, to uszanował. Tak? I to ten krzyż ocalał do 90 roku. Teraz jest, no tam myślimy o tym, żeby to jakoś go trochę zakonserwować, bo już trochę tam rta bierze. 10 lat temu, inspirowany zresztą tymi wspomnieniami, bo mówię, takie dwie imprezy, w których uczestniczyłem, zawsze mówię, że to miały swój początek w tej mojej tradycji rodzinnej. Mianowicie te sprawy księdza Brzuskie, już nie mówiłem wcześniej, ale dziadek mojej babci Wiktorii to był powstańcem styczniowym Wincenty Wierzbicki, który do tej pory funkcjonuje w mojej rodzinie. Ja to słyszałem jako mały chłopak, jak babcia opowiadała, że dziadek Wincenty poszedł z kosą w noc styczniową do powstania. Klasyka, tak z Grödgera. No nie każdy tak miał. Nie dożył 18 roku, bo dostał pewnie stopień porucznika, zmarł tuż przed pierwszą wojną, ale świadomość tego w rodzinie była. Świadomość tego była, że właśnie ryzykował sporo. Co prawda, że jako młody człowiek poszedł z kosą, nie miał broni i tak dalej. Był gdzieś w partii, nie wiadomo gdzie był, aż takie szczegóły się nie zachowały. Znaczy w partii był, to nie był w PZPR-ze, tylko... W oddziale powstańczym. Bo to... Tak, ale, więc teraz druga rzecz, właśnie uczczenie tych ułanów, bo owszem, w 93 tam na cmentarzu te kwatery ułańskie w jakiś sposób tam uporządkowano, po pierwsze nie dopuszczono, żeby ludzie zajęli te miejsca, bo przecież te dębowe krzyże to już popadały, ale zrobiono taki, że nikt tam nie ma prawa chować tam z tych z pochówków prywatnych. To jest miejsce, na które należy do narodu, Tam na obrzeżu cmentarza zrobiono taki pomnik ułański, tam nawiązujący do tej całej tradycji z tablicy odpowiednio. No i 10 lat temu ja ciągle o tym pamiętałem, a ponieważ w tych swoich tam wędrówkach historycznych bardzo jestem tam zaprzyjaźniony z archiwum w Państwowym w Siedlcach, bo tam jest najwięcej zbiorów. Zresztą tam mój przyjaciel jeszcze z czasów akademika, Grzesiek Welik, jest dyrektorem. No i przez te lata udało się nam wspólnie jakby uzupełnić nasze talenty organizacyjne i nie tylko, bo najczęściej to robimy razem. Ale też to udaje się pod szyldem Archiwum Państwowego tutaj wykorzystać, jest tu łatwiejszy dostęp do innych zbiorów. Krótko mówiąc, w 2010 roku, wcześniej, w 2010 roku, zaczęliśmy myśleć, żeby zrobić jakoś tam kolejną imprezę o tych ułanach.
w zasadzie to wszystko zależało od inwencji własnej, no ponieważ tam na miejscu była bardzo energiczna pani wójt w Repkach, Krystyna Bochowicz, która błyskawicznie to cała podjęła. No i tak przysłowiowo zupa na gwoździu, z niczego. Gmina zorganizowała to od strony logistycznej sprawnie i łatwo. Marek Sawicki wtedy był już ministrem chyba rolnictwa, też patronatu udzielił. Biskup Drohiczyński Antoni Dydzy, który jest zawsze chętny do udziału w takich imprezach patriotycznych, też jakby nawet wygłosił piękne kazanie. I nie było problemów o stronie kościelnej, bo tam była msza uroczysta, rocznicowa, właśnie skazanie biskupa ordynariusza. Ja po mszy miałem okazję pół godziny mówić tam z tej mównicy kościelnej, trochę tam szerzej o tej bitwie powiedziałem, to dla większości to znajomość tych szczegółów to była dosyć, no, była nowością, a później no, kolejna tam, co się okazało, że było, mieliśmy grupy rekonstrukcyjne w mundurach kawalerii na koniach, prawie 40 osób, to jest w ogóle nowe czasy, to już dzisiaj ciężko taką imprezę zorganizować, no bardzo to się, a przy okazji gmina zorganizowała jakieś dofinansowanie. Udało mi się wydać taką pozycję książkową, tam 50-stronicową na temat tej całej bitwy. Rozumiem, że skąd to znajomość? I to mnie zdopingowało, żeby pozbierać te wszystkie wątki z tych przedwojennej literatury, bo oczywiście to przed wojną nawiązywały do tych bojów dwa pułki kawaleryjskie, 19 pułk kłanów wołyńskich tutaj właśnie. Może dłużej pokażmy. Który miał to jest wydawnictwo Wojskowego Biura Historycznego. Przedwojennego. Tak. I drugi pułk, 22 pułk kłanów podkarpacki. I tam jest opis bitwy, ale no, jak ja to weryfikowałem, to pisali oficerowie, którzy nie byli uczestnikami, zbierali relacje, ale po 10 latach te szczegóły się trochę pozacierały. Trochę jest tam niedokładności, aczkolwiek no wiadomo, to materiał dużo, jest wartościowy. Dużo Piłsudskiego tutaj jest, widzę. No zawsze myślało, to tam dodawano przed tym wszystkim. Signum Tempowis jest na pewno. I wtedy znalazłem, robiłem kwerendę, szukałem tych aktów zgonów tych ułanów. Się okazuje, że te akta ordynariatu polowego niestety zniknęły gdzieś. W 1939 czy 1944 zostały zniszczone, nie ma. Ja znalazłem odpis takiego. Chyba, jednego, że są gdzieś w Moskwie. Może, jeżeli pociąg, który to wiózł gdzieś tam za Krzemieńce, wpadł w ręce rosyjskie, tak jak akta Sądu Najwyższego Polskiego. Tak. Może Rosjanie się nie przyznają, że coś takiego mają, ale to wszystko, nic nie jest wykluczone. Natomiast znalazłem te cztery akty ekshumacji, tych czterech ułanów, jak znalazłem ekshumacji tego 16-latka z Luby. To było dla mnie wstrząs, powiem, w sensie takim. I to mi mówiło, ilu rzeczywiście takich dzieciaków tam. Ale to wróćmy jeszcze. Ale to było 10 lat temu. No. Jasne, ale wróćmy jeszcze w takim razie do wojny 1920 na tych terenach, bo mówiliśmy o tych, że ci, którzy byli w strażach pożarnych, ci, którzy przeszli Co zawodowych wtedy to była ale rzadkość. Przecież był pobór i pobór był dotyczył wszystkich wsi. Tak? Czy ten, pobór 20 rok, to czy jest specyficzna tak, rzecz. No właśnie, czy na tych terenach było tak, że że z chłopskich wsi chętnie szli do wojska? Czy znaczy, świadomość chłopskich wsi była? Generalnie źródła są takie fragmentaryczne. 19 rok, z tego co ja wiem, nikt się nie uchylał od poboru. 19. A nawet szli chętnie, ponieważ to była przygoda trochę dla takich chłopaków ze wsi i tak dalej. Tym bardziej, że gro poborowych szła do 9. Dywizji to już Piechoty. Nie było, to już nie było wojsko carskie na 20 lat. Tak, to swoje wojsko. Tym bardziej, że stosunki w wojsku były takie dosyć demokratyczne oczywiście. Legionowe jeszcze, Tak. No, kadra była nastawiona, no tym bardziej, że w warunkach frontowych to nie ma takiego drylu koszarowego, jak najbardziej tych rekrutów, przecież tam ci kapale ćwiczą. A ci poborowi właśnie z mojej strony to walczyli najwięcej w tych formacji, w piechocie, w 22 pułku piechoty, który walczył na tym froncie poleskim. I miał same sukcesy tam nad Prypecią, bo zdobył na koniec i dotarł aż do Mozyrza, to aż aż na dalekie kresy, aż do tego Czarnobyla praktycznie, co jest słynne z tej elektrowni atomowej, czyli tam, gdzie kiedyś w czasach jagiellońskich były granice państwa polskiego.
I tam nie było dużych strat. No oczywiście były, ale jednostkowe. Natomiast ci, co szli do kawalerii, no bo z rodzin wiejskich to chętnie brano na kawalerię, bo byli obeznani z końmi i tak dalej. To szli najczęściej, byli przydzielani do 10 pułku łanów tam z Białegostoku, tak zwanych łanów litewskich, albo do 7 pułku łanów tam lubelskich, ale nie zawsze jednego takiego miejscowego znalazłem, 12 pułku łanów podolskich. No i to dla nich była naprawdę to, no, przygoda taka. Służba była trochę lżejsza w kolei. No ale mamy lato 20 roku. Tu od lipca Rosjanie atakują, front się nieustannie cofa. Taka psychoza się w zasadzie pojawia, że za chwilę przyjdą Rosjanie i całą Polskę opanuje. I wtedy aparat mobilizacyjny wydaje rozporządzenie i jest pobór kolejnych roczników, tych starszych tam z połowy lat 90. Jest takie opracowanie właśnie, tam rok 1920 na Mazowszu i Podlasiu, takie szczegółowe zresztą Janusza Szczepańskiego, który tam badał te całe archiwalia. No rzeczywiście te wskaźniki poborowe są dosyć mizerne, bo się okazuje, że jest skuteczność poboru jest nawet mniejsza niż połowę, tam rzędu nieraz 40%, czyli uchylanie się od poboru jedna to jest było dosyć powszechne. To rozprzężenie się udzielało także wśród tych poborowych. No każdy tam myślał, no co ma się narażać. Natomiast z tych moich jakby tych wsi, z których najbardziej mam rozpoznane, głównie z tych zaścianków, to uchylanie się było, praktycznie nie było. Jeżeli albo szli na ochotnika, albo jeżeli dostawali kartę mobilizacyjną, to się stawali i z każdej wsi, to z większej wsi to nieraz było kilkunastu tych, co byli na froncie. Zresztą większość z nich wracała do swoich normalnych zajęć, jak się skończyła wojna. W różnych pamiętnikach można spotkać też taki problem, że ci żołnierze, chłopcy, problem był taki, że oni nie umieli pisać, nie umieli czytać, nie wiedzieli, co to jest Polska. Większy procent tych uchylających się to był z tych środowisk miejskich jednak. No. Jednak, tak? Tak, no wieś była bardziej taka, no wieś była bardziej wykonująca te całe rozporządzenie, tym bardziej, że to było wojsko polskie, no i zresztą nieraz warunki w tym wojsku były lepsze dla takiego chłopaka wiejskiego niż u siebie w domu. No często tak. No, potem była szansa też, że się czegoś nauczył. No poza tym, no była szansa, jeżeli chłopak się czymś wyróżnił, czasami dostał jakieś odznaczenie za męstwo, czasami zdobył kaprala, to była jedna z metod wybicia się i wyjścia jakby społecznego awansu. Awans społeczny. To było kilkanaście takich przypadków. Ja, ponieważ no, bardzo żeśmy poruszyli masę wątków i one się tu pojawiły i nam myślę, że trzeba się spotkać jeszcze kilka razy, ale nurtuje mnie takie pytanie. No, historyk, regionalista, jakby mówisz o sobie, no bo nie ukrywałem, jesteś na ty, to już pod koniec rozmowy. Pracuję w fundacji od 29 lat, mogę powiedzieć. Jesteś historykiem amatorem i czy nie spotykasz się z takimi pobłażliwymi, a ci historyk, amatory, a co ty tam, zawodowy historyk, możecie traktować tak. Nie spotykasz się z tym, nie masz takiej... Nie, znam to zjawisko, że zawodowi historycy to tak patrzą z pobłażaniem, czy tam trochę prześmiewczo, że tam zresztą, że pojęcia historia regionalna tam była nieraz obśmiewana, ale to ja uważam, że... To jest niezwykłe uzupełnienie chyba. To jest uzupełnienie. Dwa, ja mogę wskazać, akurat z racji uprawianego zawodu w tych instytucjach, gdzie jestem, a pracuję w PANIE, w Polskiej Akademii Nauk. Tak. Jestem takim historykiem, regionalistą, amatorem, ale specyficznym, bo pracuję w środowisku naukowym. Pracowałem sporo lat w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów Naukowych, gdzie ja miałem i będę miał kontakt z tymi największymi tuzami polskiej humanistyki i nie tylko. I zresztą nigdy się z tej strony nie spotkałem z jakimś tutaj gestem tam pobłażliwości, że to jakieś moje tam
moje tam jakieś tam niepoważne zainteresowanie. Najczęściej takie prześmiewcze są od tych ludzi, którzy sam się, ponieważ bardzo dobrze znam to środowisko tam siedleckie, to było tak, że owszem, tam są katedry te historyczne, ale pamiętam takiego jednego profesora, specjalisty od ruchu oporu, który jak tam puszczał takie historie związane z tymi dziejami lokalnymi, to jak to przeczytałem ja, czy tam ten mój kolega Grzesiek Wery, który zresztą doktorat zrobił, to przywoływał pomstę do nieba. To poprzekręcane nazwiska, poprzekręcane nazwy i to tak puszczał to systematycznie i był bardzo z siebie zadowolony, a właśnie tych regionalistów to traktował tak, że to, czyli rozumiem, to taki amatorszczyzna. Ja z tej strony muszę powiedzieć. A taki, już nie pamiętam, kto napisał o te historii regionalne, chyba nawet profesor Śliwińska kiedyś, specjalistka od Powstania Styczniowego, że właśnie dzięki pracom tych historyków regionalistów ileś nowych rzeczy tej wiedzy historii zostało uzupełnione, które dotarły do takich rzeczy, że taki zawodowy historyk nie miałby szans nawet oczyszczać. No mówiliśmy tu o księdzu Brzuszce, tak? No po prostu to ukrywanie się, to jest tak, ten podwójna ściana i tak dalej. No przecież tak, no to są takie... Ja mogę powiedzieć, no, to jest profesor Nieberski, który jest chyba najlepszym specjalistą właśnie od Powstania Styczniowego tam na Lubelszczyźnie i od tej historii tam udział księży katolickiej. Ja mu tam wysłałem tu swoją książkę, zresztą tam byłem u niego. No, dostałem od niego taką laurkę, że tam chyba będę swoim dzieciom pokazywał, no, nie, no, że właśnie to jakość, potrzebne było, skrupulatność takiego, który by to wszystko, każdy krok sprawdził, ustalił, co. Bo niestety zawodowi historycy mają to do siebie, piszą jakieś wielkie opus vitae, takie syntezy. Ale po pierwsze, czasami co do szczegółów nie sprawdzą, czasami nie ma czasu. No tak, ale poza tym jednak te wszystkie wydarzenia się toczyły i dotyczyły ludzi tam i z tego budujemy. A patrzmy jeszcze o odbiorców naszych. Tak? No bo powiedzmy, jak ja jestem na tym spotkaniu, co organizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Czaplach Andrzejewicza. Jasne, Czapla Andrzejewicza, tak. To parafia Skrzeszew, starożytna, to ludzi najbardziej interesuje nie jakaś historia wielka, właśnie historia ich gminy, historia ich parafii, historia ich cmentarza, historia ich wsi, historia ich zresztą ich rodzin. A co drugie, gospodarz na Czaplach Andrzejewicka to jest Czapski, druga Gałecki, ten Paczuski, no zresztą od tego zacząłem, że podejrzewam, że co drugi z tych rodzin to jest mój kuzyn. No bo... To dobrze, to na tym zakończmy i może jeszcze na zakończenie powiedziałbym tak, że zwracając się do kół gospodyń wiejskich, także warto się zajmować historią lokalną i jest to niezwykle ważna rzecz, żeby to robić, żeby powstawały te książki na ten temat historii lokalnej, bo jak się w naszej Rzeczpospolitej nam znowu wydarzy, że przestaniemy istnieć, czy wydarzy się kolejna wojna, to jakieś książki, jakieś materiały na pewno ocaleją i będziemy mieli ciągłość dziejów. Ciągłość rodziny. I tfu, niech nam się ciągłość nie wydarzy. Ciągłość gminy, ale... ciągłość parafii. Tak, ciągłość dziejów naszych, tak. A ja dopowiem, że tu jak jestem w tej Fundacji Wspomagania Wsi, ja się poczuwam jako związany z tą fundacją prawie 30 lat. Tak się zdarzyło. Zawsze fundacja to wspierała, wspiera i pewnie będzie też wspierała. A ja razem z nimi. No. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Jak rozumiem, nie ostatnio. Nie ostatnio.